Witam serdecznie z tej strony Kamil Dmytryszyn. Dzisiaj zaczynamy z naszą nową serię, najprawdopodobniej z Kapitanem Lisowskim, Przegląd Tygodnia. Witamy serdecznie, Maćku. Piony zatopiony, melduje się do współpracy. Oraz dzisiaj z nami gościnnie Sawa. Cześć, dobry wieczór. Cześć wszystkim. Skład jeszcze nie jest twardo ustalony, nasza przyszłość nie jest określona. Za to my się zajmiemy przeszłością. Za nami kolejny tydzień, no nie tylko konfliktu zbrojnego na Ukrainie, ale też tego, co się kręci na całym świecie. No nie, tutaj akurat no, szczerze, że nudów nie ma. Już przyznam szczerze, że co? Tutaj de facto dzisiaj Afryki może nie będziemy łapać. Azji postaramy się nie łapać. Skupmy się może przynajmniej na Europie, bo tutaj też tego było sporo. Ale od samej Europy trudno zacząć, bo w końcu wujek sam do nas przyjechał i przyjechał całkiem ładną dostawą. Ba, pomijam jeszcze kwestię naszych K2 i K9, do której zaraz wrócimy, ale chyba na początku warto byłoby omówić rotację wojsk amerykańskich. Maćku? Tak, bo jak wiadomo, w Polsce w tej chwili stacjonuje ciężka brygada amerykańska, czyli ABCT, Armored Brigade Combat Team, czyli jednostka zmechanizowana, ciężka brygada. No i jako, że to jest obecność rotacyjna, a nie stała, no to co jakiś czas Amerykanie wymieniają i traktują to jako okazję do ćwiczeń w przerzucie wojsk i sprzętu na duże odległości, czyli przez ocean. W związku z czym jednostka nie pojawia się tutaj po to, żeby wejść w czekający na nią sprzęt, który tutaj zawsze jest. Nie. Ona przybywa ze sprzętem i wycofuje się ze sprzętem. Więc w miejsce brygady, która jest jeszcze cały czas tutaj, pojawiają się komponenty, najpierw sprzęt kolejnej brygady. Więc przez jakiś czas, bo jeden statek już się rozładowuje, dwa kolejne przychodzą. Razem to będzie między 600 a 800 jednostek sprzętu, czyli czołgów Abrams, BWP Bradley, wozów rozpoznawczych, pojazdów podstawowej obrony przeciwlotniczej, wszystko, czego potrzebuje brygada. Kilkaset jednostek sprzętu jeżdżącego, kołowego, gąsienicowego. I przez chwilę na pewno będzie tak, że będzie sprzęt dla dwóch tego typu brygad w Polsce, obsada jednej, a potem ta druga przyleci, wejdzie w swój sprzęt, ruszy do miejsc czasowego pobytu, a ta, która z Polski ma się zawinąć, wykona pewnie marsz odpowiednio w kierunku naszych portów i załaduje się na statki i odpłynie do miejsca stałej dyslokacji, bodajże w Stanach. W związku z czym przez jakiś czas będziemy mieli komfort tego, że będą aż dwie ciężkie brygady na terenie Polski, co dla mnie jest akurat też dosyć, jakby to powiedzieć, komfortowe, bo bardzo poważne wzmocnienie sił NATO na naszym terenie w danym czasie. Mi to nie przeszkadza, jest to fajna rzecz. A jednocześnie i oni, i my się szkolimy w procedurach i stosowaniu procedur związanych z przerzutem dużej, ciężkiej jednostki sojuszniczej. To też bardzo ważne. No i przede wszystkim też to było bardzo odnotowane w rosyjskim internecie. Dosłownie zdjęcia w przeciągu 10-15 minut zostały zalane wszystkie profile na Telegramie. Amerykanie wzmacniają Polskę, już idą pod granice białoruskie czy rosyjskie. Także nie przeszło to niezauważone. Na pewno. Najbardziej smutne jest to, że tylko pewna część tych zdjęć to były zdjęcia, które niebaczni polscy nasi, prawda, zainteresowani cyknęli. Niestety jestem pewien, że znaczna część to była tych, których zadaniem jest obserwować polskie porty. No właśnie, no niestety od agentury nie uciekniemy. Siedzą, pilnują, jak widać są przerażeni. Chociaż proszę, powiedz mi szczerze, to chyba nie jest żadna nowość, że przy zmianie kontyngentu, tak, mamy jednocześnie stacjonujące dwa oddziały, które oczywiście w tym momencie stanowią swego rodzaju potęgę, ale to samo tyczy się również, nie wiem, zagranicznych misji NATO, ONZ, nie wiem, chociażby KOFOR, tak, nie jest żadna nowość. Generalnie jak można tego typu wymiany realizować?
że jedni wyjeżdżają, robi się pustka, przyjeżdżają drudzy. W przypadku misji pokojowych i stabilizacyjnych to jest niemożliwe, bo by to oznaczało, że któraś ze stron na pewno z tego skorzysta, tak? Więc jest to niemożliwe. To dlaczego miałoby to być robione u nas właśnie w taki głupi sposób? No raczej nie. W związku z tym, że to chodzi o sojusznicze wsparcie, sojuszniczą obecność, najpierw przybywa jednostka, która ma zluzować tą, która już jest, przekazują sobie obowiązki. Najczęściej są to te same przecież miejsca czasowego pobytu. Wymieniają się, przekazują sobie cześć, cześć i tam ci spokojnie wykonują marsz do portu i ładują się i odpływają. Standardowa procedura, zresztą zapewne anonsowana na szczeblach odpowiednich, ponieważ no, OBWE monitoruje te rzeczy, tak? A Rosjanie też członkiem OBWE są. Nie zapominajmy, chociaż ostatnio nie byli wpuszczeni na spotkanie w mieście Łódź, ale członkiem są i te informacje są. Natomiast oczywiście uruchomili wszystko, co mogli, puścili, brzydko mówiąc, powiem tak, gówno w wentylator, żeby je wykorzystać na swoją stronę jako element, prawda, patologicznej propagandy, tak bym powiedział. Nic nowego. Tu jest chyba tylko ta różnica, że w wypadku większych ćwiczeń są oficjalnie zapraszani rosyjscy obserwatorzy na nie. No a tak bywało. Przeważnie, a no w tym wypadku wystarczy tylko informacja, tak jak mówi Maciek, do OBWE. Dobra, panowie, bo tutaj mówimy na razie o przyjechaniu Amerykanów do Polski, a przed nami jeszcze... Nasze prezenty mikołajkowe, tak? A, no oczywiście. I tutaj Mikołaj szedł przez bory i niósł dwa wory, bym powiedział. Więc najpierw była informacja, no bo to już wszyscy wiedzieli, między 6 a 10, że będzie. No i ostatecznie 5 zdaje się, że zacumował statek. Pearl się bodajże nazywa. No i co? No i ten statek przywiózł to, co było zapowiadane jako pierwsza już w tym roku dostawa zakupionego sprzętu w Korei. Czyli mówimy o czołgach, bazowa wersja koreańska K2 oraz haubice armaty samobieżne K9A1, czyli nasz zakup na zasadzie na już, spółki, pilna potrzeba operacyjna i już w tym roku miała być jakaś dostawa i tam jest bodajże 190 czołgów, tam 189, które miały być dostarczone w tym i przyszłym roku oraz 212 armatochaubic K9. No i zwiastun trafił, czyli 10 czołgów i 24 armatochaubice. No i to było to pierwsze, czyli rzeczywiście po raz pierwszy od, jeśli ja dobrze kojarzę, 1979 roku fabrycznie nowe czołgi trafiły do polskiego wojska. I to jest warte odnotowania. Tyle czasu musiało minąć, żeby nowe, nie modernizowane stare, tylko nowe tego typu sprzęty trafiły z produkcji. Haubice trafiają, więc to już nie jest to samo. O Krabach i ich, uważam, jestem o tym głęboko przekonany, wyższości nad K9A1 to chyba nie dzisiaj i nie tu. O tym już dosyć dużo powiedziano, ale generalnie nasz wóz jest już sprawdzony w boju, czego o K9 chyba powiedzieć nie można, aczkolwiek jest to bardzo bliskie naszym Krabom. No podwozie w tym momencie jest to samo. Zostaje tak naprawdę rozwiązanie wieżowe i sama lufa. To bym zostawił w spokoju, ale kompatybilny i podobny sprzęt do naszych Krabów do nas w tym momencie trafia. Ja oczywiście jestem ciemno zwolennikiem Krabów, zwiększenia możliwości produkcji i brania tylko ich, jeszcze opędzania jej w ramach eksportu. Ale tak, to jest pierwszy worek Mikołaja. No i drugi worek Mikołaja, którego się przyznam, no nie spodziewaliśmy, że dzisiaj się to właśnie, tam wczoraj się to wydarzy, czyli ta Agencja Współpracy Obronnej Amerykańska nagle, i myślę, że to nie był przypadek, że to właśnie 6 grudnia i w dniu, kiedy oficjalnie witano K2 i K9, no więc Amerykanie nagle, hello, hello Poland, jak mnie słyszycie, jak mnie słyszycie? Bo wiecie, jak wy chcecie, to my wam damy. No i się okazuje, że dają nam, określili cenę maksymalną, 3 miliardy 750 milionów dolarów. No i co w to wschodzi? Mogę nawet, gdzieś tu mam pod ręką zaraz, czytać dokładnie, co to jest, ale generalnie rzecz biorąc mówimy o
zgodzie na sprzedaż 116 czołgów Abrams M1 A1 SA, czyli wariant odpowiadający generacyjnie Leopard 2 A5 na 2 A6. Tak to można umiejscowić, jeśli chodzi o jego wektronikę i tak dalej, to wszystko. Zgoda na to. Pakiet pojazdów towarzyszących, czyli i wozy zabezpieczenia technicznego, i mosty towarzyszące, i lżejsze pojazdy, i wozy dowodzenia. Wozy dowodzenia notabene znamy, bo to jest seria 577, takie same jak trafiły do nas z Leopardami, tylko może inne wyposażenie radiowe, ale wóz to do zasady ten sam. No i JLTV, czyli lekkie pojazdy opancerzone, które oni w tej chwili wprowadzają, wymieniając generacyjnie Hammery oraz Hammery. My Hammery kiedyś też tak w ten sposób dziwnie przyjęliśmy i zostały. 26 tego typu JLTV, gdzie bodajże Litwa, Łotwa i Estonia w nie wchodzą, więc nie byłoby to dla nas może coś dziwnego. Czy jest to fajny sprzęt? Na pewno fajny. Czy bardzo dobry? To aż nie wiem, bo osobiście nie testowałem, ale od ludzi, którzy korzystali z JLTV, słyszałem, że wart tego, żeby go mieć. Zobaczymy, co z tym zrobią. No i odpowiedni do tego jeszcze pakiet broni strzeleckiej, no bo na każdej wieży zamontowany jest wielkokalibrowy 12,7, czyli 50 M2. Karabin maszynowy 7,62 też jest zamontowany. Sprzężony z armatą jest kolejny 7,62, taki właśnie, jaki oni mają. I być może jest tam właśnie kwestia kołyski, którą się wkłada, żeby był odpowiednio zwizowany z przyrządami celowniczymi armaty, więc na razie nie może to być inny sprzęt. Więc mówimy o amerykańskim M240. To. I pakiet sprzęt dodatkowy, pakiety logistyczne, części zamienne, jakieś tam warsztatowe, serwisowe różne rzeczy. 6 turbin gazowych. Tak, to jest zapasowych kilka silników, tylko 6 to za mało. Ja powiedziałbym, że 56 powinno być na wszelki wypadek, co najmniej. Ale to jest dla mnie, no okej, wiedzieliśmy, że to będzie. Ale od kwietnia był temat amunicja do tych 250 Abramsów. I sam brałem udział w ostrej jeździe względem naszego Ministerstwa Obrony, jaką garść ekspertów nas podjęła, że tam ogłoszono, że zakupujemy amunicję KEF A1, czyli niemiecką DM43, co jest z lat 70-80, które najnowszym czołgom rosyjskim nie da rady w jednym podejściu, czyli musiałoby zaliczyć ze 2 albo 3 takie strzały, żeby poradzić go skutecznie, takiego, nie wiem, T90, M lub S. I bardzo to było dla nas niepokojące, po co taka słaba, stara amunicja. No i potem się okazało, wycisnęliśmy de facto informację z Agencji Uzbrojenia, że no będzie coś więcej, ale nie wiadomo kiedy i jak. No i w końcu jest ten boom. W końcu ja jestem zadowolony, ale z deklaracji, bo do końca będę zadowolony, jak będę widział, że to już gdzieś w polskie magazyny chodzi, że kolejne magazyny bezpieczne, tutaj się kłania Aleks Fiedorek, odpowiednio zbudowane, są, wrzucają to i to będzie. Bo mówimy o, kurde, żebym nie był gołosłowny, 60 tysięcy sztuk najnowocześniejszej obecnie amerykańskiej amunicji M829A4 z rdzeniem ze zubożonego uranu, bo to jest pocisk typu APFSDST, czyli z oddzielanym sabotem i jeszcze smugaczem, ale właśnie z rdzeniem. I ten rdzeń został zaprojektowany specjalnie w tej wersji po to, by forsować ciężkie pancerze reaktywne rosyjskich czołgów najnowszej generacji, czyli co najmniej trzeciej, duplety i tak dalej. Więc ten penetrator rdzeń jest zaprojektowany tak, że część jego robi za prekursor po to, żeby pozostały mógł zrobić swoje zadanie, a ten pierwsza jego część ma właśnie zniwelować, czy to aktywny system obrony, jakiś ASOP spracować, czy też właśnie reaktywny pancerz, wybuchowy, reaktywny lub też niewybuchowy, obojętnie, tak aby zrobić miejsce tamtemu. No i mówimy o przebijalności takiej, że nie ma w tej chwili żadnego czołgu rosyjskiego, o jakim byłoby wiadome, że będzie jego pancerz odporny na precyzyjne trafienie w jego przednią półsferę. Co do armaty, za mało danych jest, żeby się wypowiedzieć. Ale armata jeszcze nie jest na wyposażeniu jako takim, więc nie ma o czym mówić. Przypuszczam jednak, że
Ta wieża, jako bezzałogowa, jest też, tak jak w naszym Borsuku, opancerzona trochę słabiej. W związku z powyższym nie przypuszczam, żeby stanowiła ona większy problem dla tego typu amunicji, no bo mówimy tutaj o przebijalności, no, liczonej jako ekwiwalent, nie pamiętam teraz dokładnie, ale jako ekwiwalent litego pancerza co najmniej metr, tak? Więc myślę, że sobie da radę. I teraz tak, 60 tysięcy sztuk. Do tego 50 tysięcy sztuk amunicji 8,29, ale A2, czyli o mniejszej przebijalności, z jakimś tam, jakby to powiedzieć, delikatniejszym, nie ze zburzonego uranu, penetratorem, przepraszam. Ale 50 tysięcy. I 2000 jeszcze generacja A3, czyli 112 tysięcy sztuk tej amunicji. To jest to, na co ja, który nie był nigdy czołgistą, zaznaczam, nie jestem pancerniakiem, ale doceniam wagę tego wszystkiego i naszym pancerniakom, czego jak czego, ale właśnie tego grochu do sypania, jak to było w czterech pancernych, tak, sypnij dwie garści grochu, brakowało. I nawet mówiliśmy, że przy tym zamówieniu i tym, co już mamy, to nie będziemy mieli pełnej jednostki na jeden dzień walki, tak? A to, czyli naprawdę, no, ktoś już sobie zdawał sprawę z tego problemu. I teraz pojawienie się takiej ilości, to przy tym, że będziemy mieć powiedzmy 1200 może czołgów w naszych jednostkach docelowo, bo liczę do 1000 K2-ek w jakimś tam momencie. Teraz będziemy mieć 250 plus 116, liczmy 366 Abramsów w ciągu najbliższych lat. Nie wiem wtedy, co się do końca stanie z naszymi Leopardami, ale ja bym je docelowo widział jako pojazdy w rezerwie sprzętowej naszej armii. Czyli pierwsza linia ma K2 i Abramsy. Tych K2 być może część też już nawet do rezerwy sprzętowej by się mogła nadawać. I to stoi. A tam dla odpowiedniej ilości rezerwowo powoływanych brygad, coś w tym stylu, właśnie zmodernizowane w tym czasie, bo patrząc na to, jakie jest tempo tej modernizacji, chyba na 10 czy 12 lat w tej chwili obliczone według niektórych, to tak by to mogło być. Leopardy zmodernizowane stoją tam gotowe. Łączy je wszystkie co? Tego samego typu armata i możliwość używania takiej samej amunicji jak Abramsowa, za wyjątkiem. Na tą chwilę tym wyjątkiem jest czwarty rodzaj amunicji, który zakupiliśmy, czyli amunicja programowalna M1147 AMP i ta amunicja wymaga, żeby gdzieś tam w nasadzie, przy nasadzie zamka był chip programujący, czyli nazwijmy to jakaś skrzynka, która programuje, co ten pocisk ma zrobić. Czy on ma być detonowany za przeszkodą jakąś, na przykład gdzie się ukrywa obsługa przeciwpancernego pocisku kierowanego przeciwnika, czy na przykład ma wybuchnąć, detonować w powietrzu, bo tamtędy leci śmigłowiec, zostało zmierzone i można go niszczyć. Do dronów też tą amunicją można strzelić. Przebija ona się też przez beton. Lekko opancerzone pojazdy też porazi, zwłaszcza transportery opancerzone lub bojowe wozy piechoty. Zaprogramować, kiedy ma detonować w powietrzu, zrobi swoją robotę i zastępuje ona cztery inne rodzaje amunicji kumulacyjno-odłamkowej, przeciwbetonowej i tak dalej. Więc to musieliby nasi przy Leopardach dopiero wprowadzić, ale to żaden problem, bo to jak rozmawialiśmy wcześniej w rozgrzewce naszej, każda amunicja, jaką strzela Abrams, może być strzelana po certyfikacji oczywiście przez Leopardy, natomiast nie każda, która jest dla Leopardów, może być strzelana ze względu na długość lufy i różnicę ciśnień maksymalnych, jakie przyjmie zamek armaty. Nie każda może być strzelana w Abramsie, bo 51 kalibrów długość armaty w nowszych Abrams, w nowszych Leopardach versus 44 kalibry długość lufy w Abramsach. I to robi małą różnicę, tak? No. Powiem ci szczerze, że to akurat bardzo fajnie spaja mi się z tekstem Tomasza Leśnika, który wczoraj ukazał się na zoambasada.pl, gdzie właśnie wspominał o tym, co jest w stanie połknąć krab, a raczej z siebie wypluć, i tam było to piękne podsumowanie, wszystko, w przeciwieństwie do naszych tutaj zachodnich
kolegów, chociażby, nie wiem, PZ2000, tak, PZH2000. Ale to przede wszystkim chodziło o posiadanie i nieposiadanie automatu ładowania. I zaraz do tego chcę dojść, jeśli pozwolisz, ale dokończę jeszcze z tą amunicją. Oprócz tego kupiliśmy jeszcze amunicję kumulacyjną, no bo nie każdy cel jest wart tego, żeby amunicję rdzeniową na to marnować, która jest droższa i tak dalej. Akumulacyjna sobie z tym poradzi, czyli właśnie przede wszystkim transportery opancerzone i tak dalej, ona jeszcze ma większą fragmentację odłamkową, więc okej. Oraz bardzo dużo amunicji treningowej. Po raz pierwszy. Przypomnę, że kiedyś była sytuacja, że na jakieś ćwiczenia pojechaliśmy, jakiś turniej strzelecki czołgów czy jakoś tak, i nasi zabrali amunicję bojową i wszyscy byli w szoku, że nasi używają tak drogiej, po pierwsze, tak niebezpiecznej w warunkach poligonowych według zachodnich, prawda, armii, amunicji, która tak mocno zużywa lufę. I od tego jest amunicja treningowa, która balistycznie odpowiada parametrom takiej, jak trzeba, amunicji bojowej, ale jest tańsza, mniej eksploatująca lufę, a oddaje wszystkie potrzebne elementy dla szkolenia załóg. Więc będziemy mogli w odpowiednim zakresie się szkolić praktycznie, i to tej amunicji też jest kilkadziesiąt tysięcy. Ja bym jeszcze może tutaj dodał, Maćku, że to jest przede wszystkim amunicja sprawdzona, że nie dojdzie do sytuacji jak parę lat temu wypadek w polskim Leopardzie. Tak, zgadza się. Na polskiej treningowej amunicji 120 mm. No niestety nie opanowaliśmy. Wtedy jeszcze nie opanowaliśmy wszystkiego tak jak należy. Teraz to się już zmieniło i tą amunicję jakąś tam swoją robimy, ale cały zakres produkcji amunicji u nas, kaliber 120 razy 570, to ja bym na razie zostawił, bo elementem, który na pewno jest dyskutowany i z Amerykanami, i z Koreańczykami, jest produkcja amunicji tego typu i albo możemy to robić według tego, co sami rozgryźliśmy i mamy tą amunicję, jest co nieco zrobioną, opracowaną, albo licencyjnie możemy coś robić. Wszystko zależy od tego, co nam będzie odpowiadać bardziej. Przynajmniej mam nadzieję, że to będzie zależało od tego, co nam odpowiada, a nie co nam szanowny sojusznik, dostawca narzuci. Ale to są ważne rzeczy. I do tego wszystkiego dochodzą jeszcze tych w ogóle kumulacyjnych i tak dalej, to 60 tysięcy plus 10 jest 70, 140 tysięcy amunicji innego rodzaju, czyli mamy na bogato w tym momencie, więc jak na szybko sobie tak liczyliśmy tutaj, to prawdopodobnym jest wartość, jaką ta amunicja co do zasady ma, bo jeśli jeden pocisk w roku 2014, mówimy o tej najlepszej amunicji przeciwpancernej, kosztował 10 100 dolarów w 2014, drugi w 2010 kosztował 8,5 tysiąca, ten, którego mamy 2000 kupione, ten najsłabszy z tych nowo kupowanych w 2000 roku kosztował 4,5 tysiąca, to nie uwzględniając, jakby to powiedzieć, zmian wartości pieniądza w czasie, no to jest 850 milionów dolarów za te trzy rodzaje amunicji. A do tego dochodzi treningowa, do tego dochodzi pozostałe rodzaje amunicji kumulacyjnej, odłamkowej i tak dalej. A jeszcze gdzie zmiana wartości pieniądza w czasie, gdyby to teraz uwzględnić, no to gdyby tylko 20% dać więcej, to się nam to zbierze z tym całym sprzętem dodatkowym, te JLTV, Herkulesy, to wszystko. No uważam, że to może osiągnąć do 2,5 miliarda dolarów wartości pakiet amunicyjny. Na bogato. Czyli zostaje nam około 1 miliarda na same Abrams. Między 1 a 1,25 miliarda, w zależności od tego, jaka ta będzie rzeczywista wartość. Bo podam jeszcze jedną rzecz. Te 250 Abramsów z dodatkami i amunicją miało kosztować maksymalnie do 6 miliardów, według Amerykanów. Stanęło na cenie 4,5. Więc całkiem możliwe, że, nie wiem, spadnie do 3,300 miliarda, to... czy jakoś tak. I wtedy się okaże, jaka będzie ta realna przelicznikowa, ale tylko statystycznie przelicznikowa, ze średnie matematycznej, cena pojedynczego Abramsa w tej wersji M1 A1SA. Dlatego nie należy tego teraz robić, należy, uważam, żeby trzeźwo to oceniać, tylko patrzeć na cenę amunicji
a na cenę końcową za pakiet poczekać i wtedy pomyśleć, jaka jest cena tych Abramsów. Tu, Maćku, jeszcze trzeba dodać jedną ważną rzecz, że to wszystko, jakby patrząc na zapisy z kongresu, to wszystko ma być podpięte pod Foreign Military Funding oraz National Funds, czyli tutaj jeszcze wchodzi program Lend-Lease i jakby współfinansowanie tego z... Jest możliwe ze strony Pentagonu. Dokładnie, dokładnie. A jeszcze tylko chciałem dodać do tego, co powiedziałeś, jak wiekopomna, powiedzmy, to jest sytuacja, to tutaj przykładem mogą być chociażby nasze T-72. Czy później twarde, które korzystają w zdecydowanej większości na amunicji standardowej odpowiedniku 3BM-15, czyli pocisk przełomu lat 60. i 70. Była tam... Z kubeczkiem wolumenowym, tylko cała reszta to jest stan. Tak, tak, dokładnie. Także to jest technologia lat 60. i 70. Oczywiście było to uzupełnione przez tam małą linię współpracy z Izraelem. To świetnie Jarek Wolski opisywał w Nowej Technice Wojskowej, no ale umówmy się, no będziemy jedynym oficjalnym krajem poza Stanami Zjednoczonymi, który będzie używał amunicji z penetratorem ze zubożonego uranu. To jest the best of the best. To jest najlepsze, co moglibyśmy mieć i co tylko ma amerykańska armia, tak naprawdę. To jest, powiedziałbym tak, to jest dowód na to, że Amerykanie jasno stawiają w tym momencie, bo Niemcom też nie sprzedali takiej amunicji. Nie wiem, czy Niemcy o to pytali, czy nie, ale im nie sprzedali. W każdym bądź razie jasno wskazują Amerykanie, w moim przekonaniu, tak, Polska jest krajem frontowym i biorąc pod uwagę to, jak odbija na Kremlu, muszą mieć w tym zakresie to, co najskuteczniejsze. Panowie, słuchajcie, ale to nie jest tak, że my się zbroimy, bo lubimy, i to nie jest tak, że Amerykanie dają nam to, bo się polubiliśmy w międzyczasie, tylko za naszą wschodnią granicą jednak coś się dzieje. Chociaż ostatni tydzień raczej wielkich rewelacji nam nie przyniósł, więc Maciek, teraz ty, take it easy, łyk kawy, Sawa zaczyna. I tutaj chyba możemy się obydwaj zrelaksować i jedynie dwa słowa wtrącić. No tak w sumie, no tak naprawdę, no trwa stagnacja. Troszeczkę się może ostatnimi czasy rusza bardziej na północy, no bo jednak jest tam trochę zimniej niż na południu, ale no, sytuacja jest mniej więcej podobna od ostatnich 2-3 tygodni, czyli zaczynając od południa, czyli Cherson, ostrzały artyleryjskie z obu stron, najprawdopodobniej buszowanie specjalsów po Półwyspie Kinburskim, co no jest dla nich idealne, to jest wręcz kwintesencja ich działań, czyli buszowanie, namierzanie celów dla artylerii oraz wprowadzanie chaosu w liniach logistycznych, chociaż do tej pory nie zostało jakby ujawnione żadne zgeotagowane jakby tego ani zdjęcia, ani filmik. No ale to nie znaczy, że na pewno coś takiego się tam nie dzieje, no bo jakby po tygodniach ciszy jakby takie codzienne wręcz wrzuty, no to zmuszały jakby Rosjan do wstrzymania pewnych rezerw na tamtym rejonie. Idąc dalej, bardziej na wschód, no tutaj się jakby wyklarowały, o ile Zaporoże jest w miarę spokojne, to wyklarowały się jakby trzy osie ataku na Ugledar, czyli Pawliwka jako taka, która została, no nie została w pełni zdobyta przez Rosjan, ponieważ nie są w stanie jej zdobyć, dopóki nie padnie Ugledar, który góruje nad Pawliwką i Ukraińcy mają po prostu idealny wgląd w całe miasto ze wzgórz. Po drugiej stronie to się nazywa ta rzeczka, ten pas wodny, żeby nie skłamał, Kaszlacha, coś takiego. W każdym wypadku, no mają idealny wgląd w Pawliwkę, także Rosjanie stracili tam ogrom ludzi, szturm za szturmem. Ukraińcy po prostu może mogli się wycofać z samej Pawliwki tylko po to, żeby po prostu zmniejszyć swoje straty. No ale teraz tak, Rosjanie przekroczyli ten ciek wodny w Mykilskim,
Także mają drugą oś uderzenia na Ugledar, czyli południe Pawliwska, wschód Mykilskie. Są też ataki pod Nowomychajówką oraz pod Marinką, czyli to są jakby takie trzy osie ataku na ten występ, żeby odrzucić Ukraińców od Stepnego, czyli tego miejsca, w którym przechodziła jeszcze do niedawna linia kolejowa łącząca Donieck z południem Ukrainy. A która jest teraz niezmiernie ważna przy no, nadal nieczynnej nitce kolejowej mostu Krymskiego. Dokładnie. Putin sam się przejechał Mercedesem po moście Kerczeńskim, no ale jakoś nie widać żadnych postępów w naprawach samej konstrukcji żebrowanej mostu kolejowego. Także no, dalej trzeba zakładać, że no, nie jest on... Nawet ta jedna nitka nie jest w pełni sprawna i to też pokazuje, że od czerwca Ukraińcy byli na tych pozycjach. Od czerwca nic się tam nie działo i nagle przed zimą Ruscy zaatakowali naprawdę dużymi siłami w Pawliwie, bo to tam były też trzy brygady piechoty morskiej. Także no to były dość duże siły. Także widać, jak to po prostu uderzyło w ich logistykę i jak są zdesperowani. Tylko, że no tak, trzeba też przypomnieć, że jakby to jest bardzo bliski teren do starego Ato, czyli pozycji pod Aleksandriwką, Oleniwką. To jest podobny teren jak Awdiwka. Tam Ukraińcy mieli opanowany teren i Rosjanie jakby atakują wzdłuż tak naprawdę no, tych dwóch dolin, czyli Marinka, walki w zurbanizowanym terenie dom, gdy tak naprawdę no, są w dolinie i cały czas z południa, z pobiedy Ukraińcy mają w nich wgląd jak na patelnię. To samo jest z Nowomychajówką. Idziemy Rosjanie atakują wzdłuż doliny i mają w nich wgląd Ukraińcy z obu stron tak naprawdę. No, nie ma póki co większych sukcesów Rosjan i trzymajmy za to kciuki po prostu. Idąc dalej, no tu się obawiałem o Opytne, przy Awdiwce, że tam przekraczając ten ciek wodny na południe od Awdiwki, Rosjanie jakby będą mieli otwarte pole do ataku na Awdiwkę. Tylko, że tak, nastała Rasputica. Mimo tych lokalnych dróżek tam, teren bardzo średnio się nadaje do działań zmechanizowanych. Poza tym Awdiwka leży troszeczkę na wzniesieniach, także póki co nic się nie ruszyło. Tam są codzienne szturmy i tak dalej. Tak naprawdę od miesięcy Rosjanie chcą wziąć Awdiwkę w kleszcze i do tej pory im się to nie udaje. Tam się uruchomiło jakby kolejna oś, że przedzierania się po trzech miesiącach przez Piski, pójście dalej na zachód przez Newelskie, ale dalej to wszystko jakby stoi. Bałem się to Opytne, ale póki co nic się tam nie rusza za bardzo. Idąc dalej, Bachmut, no to tak jak mówiliśmy na ostatniej debacie piwnicznej z Martinem. No tutaj po miesiąc widać, że po prostu ruszyły do walki rosyjskie odwody i rezerwy ściągnięte z frontu krymskiego. Zostało uruchomione tak naprawdę no, południe tego frontu, czyli Majorsk. Rosjanie jakby przestali atakować frontalnie na linię ukraińskie, które były zbudowane wzdłuż tej drogi T0513, o ile się nie mylę, w każdym wypadku to jest droga Bachmut-Gorłówka i przeszli jakby wzdłuż kolejnego pasa wzgórz, który łączył się z Majorskiem, zaatakowali jakby od południowego zachodu na Ozarianiwkę, Kurdimiwkę, tutaj cały czas trwają jakby walki. Bałem się troszeczkę, zwłaszcza w tą Andriwkę na południe od Bachmutu, bo jest to położone ponad 150 metrów powyżej samego Bachmutu. Bałem się, że ruski rekrut z Buriacji, który sam do końca nie wie, czy siatka jego drona jest na GLONASSie, czy jest na GPS-ie, będzie w stanie idealnie już po prostu patrzeć na lornetce organoleptycznie i nastawiać poprawki dla rosyjskiej artylerii, żeby wrzucać po prostu Ukraińcom ją za kołnierz. I bałem się, że Ukraińcy, jeśli nie wprowadzą rezerw, to żeby chociaż ograniczyć straty, będą musieli się cofnąć z Bachmutu lub wejść po prostu głęboko w centrum zabudowania, ale
No, Ukraińcy wprowadzili elementy dwóch brygad, najprawdopodobniej już cała 93. brygada walczy pod Bachmutem, no i to włamanie rosyjskie na wzgórza przez południowy zachód zostało powstrzymane. I dalej walki tam trwają. Nie ma tu żadnej jakby krytycznej sytuacji dla Ukraińców, bo sam Bachmut jakby został stracony, to się nic tam by nie stało, bo tam Ukraińcy mają na pewno jeszcze dwie linie obrony do samej Konstantynówki przy czasie w Jarze i tak dalej. To są kolejne po prostu naturalne, oparte linie obrony o naturalną rzeźbę terenu. Także, no niestety, no Ukraińcy stracili jakby te tereny, które odbili tym ograniczonym kontratakiem 3-4 tygodnie temu, no ale nie ma tu wielkiego jakby postępu Rosjan. I tutaj właśnie też widać, że Rosjanie uzależniają działania taktyczne od celów politycznych. Także nie ma tak naprawdę sensu tracić ludzi, tracić sprzętu, codziennymi szturmami atakować Bachmut. Z logicznego punktu widzenia to nie ma żadnego sensu. No ale jest tu cel polityczny. Trzeba jakiś mieć sukces, trzeba coś pokazać po blamażu na południu i to właśnie dobrze działa na stronę ukraińską, bo Rosjanie po prostu wyprztykują się z tego szybkiego rekruta, szybkiego mobilka, który został na szybko rzucony na stabilizację frontu i będą musieli szybko później użyć tych rezerw, które aktualnie się szkolą w Białgorodzie, czy chociażby w poligonach w obwodzie białgorowskim, czy w Białorusi. I to będzie właśnie, wydaje mi się, w zimie walka o inicjatywę ponowna dla Ukraińców i jakby wycinanie tych ruskich rezerw, które idą wręcz na stracenie w codziennych szturmach. Dobra, Sawa, poczekaj, to teraz jeszcze jedno dość kluczowe pytanie, takie może trochę clickbaitowe, zarówno do ciebie, jak i do Maćka. W tym momencie mamy na froncie, mówi się, około 80 tysięcy zmobilizowanych. Plus do tego, Tak, nie, do, mieliśmy. przepraszam, nie liczę młynka, tak? Na razie mówimy o suchych liczbach. W tym momencie szkoli się od 140 do 240 świeżo zwerbowanych w formie rekrutacji, znaczy wróć, w formie mobilizacji, tak? Będą. Nie, poczekaj, mylisz chyba mobilizację z poborem. Mobilizacji, przepraszam, miałem na myśli mobilizację i mówimy od 140 do 240 tysięcy osób, tak? To wszystko teraz zależy od tego, czy przyjmiemy jakąś niższą wartość, wyższą, czy udało się zwerbować więcej, czy udało się zwerbować mniej. Tak, no na pewno pobór, normalny jesienny pobór to był od 60 do 80 tysięcy. Nie wiemy dokładnie, ile było zmobilizowanych. Jedne dane mówią o 300, drugie prawie 400. Dokładnie, słyszałem nawet i też jakieś chore teorie o milionie, tak? Więc tutaj pominijmy takie. Dane takie w miarę weryfikowalne mówią o do 380 tysięcy zmobilizowanych. I teraz tak, pobór wiosenny złapał 27-28% po 3 miesiącach tylko ze 140 tysięcy. Pobór jesienny zgarnął więcej w granicach 60-80 ze 120. Czyli jakby to poskładać, powinno być jakieś 250 tysięcy rekruta. Z tego realnie w granicach 100 tysięcy myślę, że jest rekruta świeżego z poboru i 380 tysięcy zmobilizowanych, to daje 480. 80 zostało rzucone na szybko, na zatracenie. Zostało z tego między 50 a 60 tysięcy, z tego część jest lżej ranna. Zobaczymy, jak to tak naprawdę wygląda, ale nie więcej niż 50. Tak? Uważam. I to, co się szkoli dalej, plus rekrut, i tak, to wszystko. I teraz jeszcze rozwiązania prawne rosyjskie. Kto może iść na wojnę na Ukrainę, a kto nie? Ci rekruci mieli nie być kierowani do walk w Z ramach poboru, tak. operacji specjalnej wojskowej. To było przyrzeczenie prezydenckie. Więc zobaczymy, jak on to traktuje. Więc zostają tylko rezerwiści, których większość się szkoli. 20, nie, 12 do 20 tysięcy na Białorusi.
reszta w pozostałych ośrodkach szkoleniowych. Nie wszyscy mogą naraz, bo nie ogarniają te ośrodki takiej ilości szkolenia, więc mogą połowę z tego co najwyżej szkolić naraz. Co najwyżej. No bo jeszcze 10 z poboru są szkoleni, więc nawet mniej. Powiedzmy, że jak 100 tysięcy realnie szkolą, teraz tak na poważnie, tych mobików, to by chyba było tak w miarę optymalnie. No i to będzie kolejna fala, a tamci na razie, cóż, widać jak się nudzą, próbują wychodzić na przepustki, nawet jak nie zgadza się na to jednostka wojskowa, forsują bramę, bo potrzebują. Więc niech tam sobie ten rozgardiasz trwa jak najdłużej. Dokładnie, ale poczekaj. No ale za jakiś czas 100 tysięcy będzie możliwe. 100 tysięcy, ja nawet podbiłbym tą liczbę gdzieś nawet do 150 tysięcy. Załóżmy, że mamy gdzieś styczeń roku przyszłego i na front wchodzi 150 tysięcy przeszkolonych, wbrew wszystkiemu nie najgorzej wyposażonych żołnierzy. Tu wrócę z kolei do rozmowy mojej z Konradem Muzyką, gdzie mówimy już raczej nie o piechocie zmechanizowanej, a bardziej zmotoryzowanej, opcjonalnie o piechocie, która będzie sobie radośnie tuptała, jednak będzie stanowiła dość sporą siłę, tak, jeśli chodzi o po prostu żołnierzy, tak, fizycznie chłopa na froncie. Plus do tego wyczerpujące się zapasy ukraińskie, jeśli chodzi o te rezerwy, tak. Rosjanie mają z czego jeszcze brać, Ukraina w tym momencie wzięła wszystko, co mogła i albo wykorzysta, albo nie wykorzysta. Jeszcze nie. Nie wzięła wszystkiego, co mogła. Zdecydowanie z moich danych wynika i chyba nie tylko moich, Sawa chyba też się zgodzi, że odmawiają dużej części, która nie posiada umiejętności takich, żeby one były niezbędnie potrzebne dla armii w chwili obecnej. No i przede wszystkim też jesienny pobór został odwołany. Tak. W ukraińskiej przez prezydenta został odwołany, ponieważ mamy tylu ochotników, że nie potrzeba poboru. Znaczy, też się faktycznie spotkałem z tą sytuacją, tutaj mogę przytoczyć historię Romana z Kijowa, który bardzo chciał iść do wojska, jednak nie miał doświadczenia. No i przyznam, on wspominał, że dwa razy wybierał się do jednostki, odmawiano, że później, a na spokojnie, albo ty masz okulary. No i tak ostatecznie przyznam szczerze, że wzięto go może z miesiąc temu, po czwartej albo piątej próbie przystąpienia właśnie też do wojska, więc okej, dobrze, załóżmy, że jeszcze są jakieś rezerwy, tu akurat nie będę ukrywał, starałem się opierać na wyliczeniach demograficznych Ariela, ale może być faktycznie tak, że jeszcze troszeczkę tego zapasu demograficznego jest. Jaki zapas jeszcze jest? Ponadto pamiętaj, kwestia podstawowego wyposażenia i broni ręcznej, no też magazyny ukraińskie nie były bezkresne, bo sprzedawali tego kiedyś całkiem sporo. To jest raz. Część stracili przecież w wielkich pożarach swoich składów broni i amunicji, plus to, co stracili w Doniecku, więc to trzeba brać pod uwagę. I jeszcze jedna rzecz. Naprawdę, z tego co wiadomo, Ukraińcy bardzo mocno liczą ten swój naród, bo mają w tej chwili ten wielki problem, który Ariel opisał całkiem dobrze, demograficzny. On już od kilku lat wcześniej narastał, teraz no, został sztucznie jeszcze przyspieszony i napompowany. I oni naprawdę zdają sobie sprawę z tego, że w tak wielkiej przestrzeni swojego kraju będzie ich zbyt mało, żeby ten kraj po zakończeniu wojny mógł sprawnie się odbudowywać. I nie chcą się do końca paraliżować tą mobilizacją. No dokładnie, to też tutaj, wiesz co, to jest fajne wbrew wszystkiemu przyszłościowe myślenie. No właśnie, tyle że. Słuchajcie, czyja będzie zima? Ukraińców czy Rosjan? I jak wy to widzicie w tej koncepcji właśnie już wykorzystanych sił ukraińskich, który front muszą teraz wybrać, żeby to działało? No plus do tego nadciąga fala wyszkolonych z mobilizowanych Rosjan. Znaczy, ja szczerze mam taką teorię, że w lecie letnia walka o inicjatywę została strategiczną została i operacyjną została wygrana przez Ukrainę. Teraz będziemy jej mieli drugą odsłonę. Ona będzie trudniejsza dla Ukrainy, ponieważ no, Rosjanie niestety krwawo uczą się na swoich błędach. Ich nigdy nie można ani przeceniać, ani niedoceniać.
Wiadomo, będą cały czas, są te systemowe błędy i tak dalej, no ale też na przykład odejście od batalionowych grup bojowych, przejście na pułkowe. To wszystko pokazuje, że Ukraińcom będzie po prostu trochę trudniej, bo jednak wróg się troszeczkę ogarnia, ale to właśnie, że te szkolenie, ta największa fala zmobilizowanych, liczę cicho na to, że nie zostanie ona jeszcze wyszkolona do wiosny. No bo to jest takie, 6 miesięcy trzeba liczyć. Także pamiętajmy, że no zaczęła się mobilizacja koniec września, czyli październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. No nie widzę, jeśli trzeba będzie, to wiadomo, że ich ściągną na szybko, ale no nie będą oni tak jakby przeszkoleni, jakby Ruscy, podejrzewam, chcieli. Dochodzi jeszcze ale problem. Jeszcze... No. Ważna rzecz. No. Mówimy tylko o wyszkoleniu pojedynczego żołnierza. Czy mówimy o stworzeniu pododdziałów i zgraniu tych pododdziałów? Właśnie. To jeszcze jest ten wymiar szkolenia. Właśnie o tym chciałem mówić, że jeszcze dużym problemem jest brak oficerów i podoficerów. Tylko też pamiętajcie właśnie, ja mam taką cichą teorię, no bo ja nie jestem może jak Martin, że naprawdę sprawdzam jednostki co do naszywek i tak dalej, ale pamiętajcie, że jest jeszcze wciąż część gwardyjskich, elitarnych jednostek cały czas w obwodzie białgorodzkim jeszcze od kwietnia. Tak jak jednostki gwardyjskiej dywizji pancernej, które się pojawiły, tylko ich elementy, pojawiły się do ustabilizowania frontu po porażce w Charkowskim, ale wciąż część tych podstawowych BTG, tych 20 pi razy drzwi BTG, które weszły od północy, czyli Czernichów, Kijów, dostało w ciry i musiało się wycofać. Ja myślę, że właśnie może nie są ci rekruci, może niekoniecznie zostali w poligonach, nie są jakby szkoleni od podstaw, tylko właśnie zostali wchłonięci przez te jednostki, które zostały wycofane z północy. Nie mam na to żadnych dowodów, to są takie po prostu moje luźne przemyślenia, że zostaną one przeorganizowane, połączone z tych jeszcze tych niedobitków oficerów, podoficerów. Zostanie stworzone na przykład, nie wiem, 10 pułków z tych 20 BTG, które po prostu, no, oni już tam sobie powybierają lepszych, gorszych rekrutów, no nie? I będą ich po prostu intensywnie szkolić sami. Już nie jakby tak poligonowo, tylko w miejscu stacjonowania jednostki, no nie? W koszarach chociażby. No tak, ale to dalej pozostaje kwestia zgrywania tego wszystkiego. Pluton, kompania, batalion, żeby to sobą coś stanowiło, bo wysypać z transportera, bo skoro będą bardziej zmotoryzowani niż zmechanizowani, podwieźć taksówką, że tak powiem, bojową, tak. I wyrzucić tych żołnierzy, to jak każdy będzie działał, każdy uj na swój strój, no i tak z tego pożytku nie będzie, będą tylko mięsem armatni. Więc tu jest wiele tych elementów. Ponadto zobaczymy, jak te jednostki jeszcze będą dosprzętowione, jak będą mieli jednolite wyposażenie, chodzi mi o uzbrojenie, bo już na mundury nie patrzę, oni będą wyglądać pstrokato, będą mieć mundury z Korei Północnej, z tego, co produkują w koloniach karnych, być może mundury z Iranu. Będzie pstrokacizna, będzie ich łatwo można identyfikować, uważam, no ale jakoś sobie z tym będą radzić. Tymczasem logistyka może u nich się sypać w najprostszym wydaniu, bo jeżeli będą dawać jednej jednostce tylko kałachy, a drugiej AK-74, to nie, będzie to jednak różnica. No 5,45, a 7,62. Dokładnie i to będzie rodzić kolejne problemy. Tam, gdzie dużo pistoletów maszynowych wrzucą dla załóg pojazdów, kolejny problem, jeszcze jedna amunicja. A przypomnę też, że nawet z takimi rzeczami jak ciężkie karabiny maszynowe zaczynają dawać dużo starsze rzeczy, do których w przypadku awarii i zacięć poważniejszych nie mają nawet już części. Bo mówimy o karabinach SGM i tym podobnych, tudzież starszych, jakieś tam RPD jeszcze, które nie do końca dobrze sobie radziły w niektórych warunkach, a zwłaszcza zimą, więc tu będzie problem. Ten sam problem mają też po części Ukraińcy, bo oni mają większą pstrokaciznę, bo jednocześnie przechodzą na kaliber 5,56 natowski, więc mają o tyle trudniej. No ale mimo wszystko
Sztuczna inteligencja amerykańska na tyle dobrze podpowiada systemowi logistycznemu ukraińskiemu, że dają z tym radę. No i przede wszystkim jeszcze, a propos, przepraszam, że ci wejdę w słowo, jeszcze też trzeba pamiętać o tym, że właśnie ta sztuczna inteligencja, Ukraińcy do tej pory świetnie pokazują maskowanie ruchów swoich wojsk. Jak 10 brygad zniknęło z południowej Chersonszczyzny, tak do tej pory nie jesteśmy w stanie ich namierzyć. Ale też są informacje o tym, że między innymi trochę sprzętu walki radioelektronicznej, między innymi do jammingu, czyli zagłuszania i maskowania sfery cyfrowej się w Ukrainie pojawiło. Ale rzeczywiście, a przede wszystkim, ale chodzi mi o to, że ta różnica, popatrzcie na przykład na telegramy i tak dalej, i tak dalej. Mariupol, bam, 3 filmiki przejeżdżającej grupy zmechanizowanej. Ługańszczyzna, Donbas. No, filmików, zarzucenie po prostu, kto tylko mógł od razu wyrzucał filmik, oparcie czołgi jadą na lewe, oparcie BTR jadą, oparcie BWP jadą, o, przerzucają już, o, kończą już przerzucanie. Mogliśmy z tego jakieś dane, czy wnioski, czy analizy po prostu, czy nawet przymarnej jakości tych filmów, jakieś tam nawet oznaczenia tych jednostek być w stanie zanalizować. U Ukraińców tego nie ma. Oni się świetnie nauczyli właśnie po 14-15 roku, że komórka to jest śmierć. I tak jak mówisz, że często nawet w kolumnie jedzie wóz zakłócania, żeby nikt nie był w stanie zrobić zdjęcia i go wysłać. Znaczy wiesz, tutaj kwestia zrobić zdjęcia, no to tutaj zdjęcie zrobisz tak czy siak. Rozumiem, że możesz zablokować, że tak powiedzmy, wysłanie natychmiastowe materiału. Za to teraz jest kwestia, czy to też nie jest swojego rodzaju cyber war i nie mamy do czynienia z kontrolą sfery social mediów przez służby ukraińskie. Obie strony to robią. To jedna robi lepiej, druga gorzej. Ale pamiętajcie jeszcze o jednym. Prosta rzecz. Co by nie powiedzieć, świadomość wśród Ukraińców tego, że zrobienie tego zdjęcia, i to wśród zwykłych mieszkańców obywateli, dokładnie, może zaszkodzić, jest taka, że jestem pewien jednej rzeczy. Operatorzy ukraińscy w tym momencie, jeżeli ktoś jest tam, kto przychodzi ze służb, nie wiem, z koordynacji ruchu właśnie, i analizują po BTS-ach ruch, jaki w danym momencie jest realizowany. Jedzie tędy ich kolumna, wiedzą o tym. Zwykli Ukraińcy, zwykłe rozmowy telefoniczne, ale pakiety danych, czyli zdjęcia, zwracają uwagę w ruchu u nich. Są w stanie to zidentyfikować i są w stanie i namierzają, wiem to na pewno, namierzają tych, którzy te zdjęcia robią i obserwują, gdzie to leci. I wyłapują ich od razu. I wyłapują, oczywiście. Triangulacja. A pamiętajmy, oni też przechodzili na wyżej niż trzecia generacja telefonii komórkowej. Więc już nie mówimy o BTS-ach, tylko Nord B i tak dalej, tego typu urządzenia transmisyjne. No i jeszcze sieć szkieletowa, nikt nie mówił o tym, nie padło do tej pory ani jedno słowo, żeby sieć szkieletowa, bo nie każdy to wie, ale to nie jest tak, że tylko się stawia maszty anten telefonii komórkowej i to zaspokaja wszystko. Nie, są jeszcze kładzione w tym wszystkim światłowody, jest sieć szkieletowa, która to wszystko jeszcze dodatkowo spina i o tym, żeby straty uszkodzenia sieci szkieletowej i światłowodowej nastąpiły, nie usłyszałem nigdzie, nie przeczytałem nigdzie. Więc oni są w stanie sobie zapewnić tak, żeby ta informacja przepływała. W takiej na przykład Polsce, nie każdy wie, ale spółka Emitel, która nie jest polską spółką, zaznaczam, została dawno temu sprzedana w ramach prywatyzacji razem z TPS-a, i w krajach innych na zachodzie tego typu narodowy nadawca sygnału radiowo-telewizyjnego stawał się od razu zalążkiem firmy telefonicznej, telefonii komórkowej. To u nas nie. I załóżmy, że tam mają, nie wiem, 100 ileś stacji nadawczych w Polsce. No to przy 50 kilku są załogowe te stacje. A dlaczego są załogowe? No bo tam są dodatkowe serwery wstawione, które monitorują wszystko, co mają monitorować. Jeszcze tutaj, Maćku, jeszcze też bardzo ważny wątek, który chciałem podjąć właśnie a propos walki cyfrowej. To co Kamil, ty mówiłeś, że obie strony wykorzystują jakby ten zwiad i cyber warfare, ale różnie to wykorzystują.
Właśnie, tutaj jest bardzo ważny jakby system, jak zacofany powiedzmy jest KAS czy bliskie wsparcie artyleryjskie w strukturach rosyjskich, a jak jest w ukraińskich. Rosjanie mają, nie wiem, wyznaczenie celu, ktoś musi wyżej to zaakceptować, wysłać dalej do dowódcy brygady i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zanim ten samolot doleci, już celu tam nie ma. Albo zanim zostanie wysłane wsparcie ogniowe, to cel się przemieścił. Czyli, a tutaj w przypadku Ukraińców mamy cały system, który można nazwać, nie wiem, no Uberem dla artylerii. Jest po prostu aplikacja na smartfona, który nie jest podłączony do internetu przez BTS-a, tylko jest podłączony do internetu przez Starlinka. Masz ściągniętą, powiedzmy, jak w mapach Google, masz ściągniętą jakiś fragment mapy, na który masz dokładność co do metra. Zaznaczasz, potrzebuje natychmiast, nie wiem, wsparcie ogniowe w tym kwadracie. Pierwsza wolna jednostka przejmuje to, wysyła strzał. Dlatego no, wrzucenie na przykład takiego głupiego filmu, jak kadyrowcy w Hostomelu jeszcze na początku marca skończyło się o godzinie 10, skończyło się tym, że już o godzinie 1 pułkownik oddziału, wielki przyjaciel pana Kadyrowa, już nie żył. Wiesz co, tu bym troszeczkę był ostrożny, bo czym innym jest zgłaszanie celów, a czym innym jest proszenie o wsparcie przez jednostkę. To są dwie różne ścieżki targetingu, bym powiedział. I wiesz, co innego jest wysunięty obserwator, tudzież JTAC już u nas. Tak, który już ma bezpośredni kontakt, tak. Żołnierz przeszkolony, który ma bezpośredni kontakt. Co innego jest aplikacja, która gdzieś ktoś musi kolekcjonować dane. Ktoś musi robić priorytetyzację tego wszystkiego, no bo różne cele, różnie ważne miejsca walki i tak dalej. I to już się trochę czas wydłuża, ale i tak jest to kosmicznie szybciej niż ma to miejsce u Rosjan. No i trzecia rzecz. Jednostki artyleryjskie rosyjskie mają swoje rozpoznanie bezpilotowców, więc robią swoją robotę niezależnie. Czy to jest koordynowane na poziomie z jednostkami wojsk zmechanizowanych i pancernych? Wiadomo, że nie zawsze. Ręka prawa swoje, ręka lewa swoje. Ale tu, jeżeli chodzi o naprowadzanie artylerii i lotnictwa, jak najbardziej Ukraińcy skorzystali z doświadczeń armii zachodnich, wprowadzili to na jak najszerszym poziomie, a ta aplikacja do zgłaszania celów naprawdę potężnie ich wspiera, bo tego typu wstępny targeting jest porównywalny z danymi wywiadu i przez oficerów S2 na różnych szczeblach. Na pewno jest to koordynowane, korygowane, uzupełniane i priorytetyzowane. Bo też pamiętajmy, no, amunicja ma ograniczoną ilość, kiedy i gdzie może być. I Ukraińcy stawiają na celność, a nie na ilość. No i przede wszystkim też można tego użyć troszeczkę jako taki quasi battle management system, czyli zaznaczać swoje jednostki, żeby nie strzelać po swoich i tak dalej, i tak dalej. No ale to już wiesz, to się dzieje w jednostkach, a nie... Tak, no ale coś takiego istnieje. Coś takiego istnieje i to o wiele jakby przyspiesza działanie Ukraińców. Dobra, panowie, artyleria artylerią, mniej więcej już mamy zarys tego, co się dzieje na froncie, w związku z tym, że czas czasem, ale nasi widzowie pewnie też chcieliby trochę dynamiki, więc teraz niestety, ale zwalniamy i musimy poruszyć pewien przykry temat, na przekór wszystkim. Polscy ochotnicy na Ukrainie. Ostatnio niestety dochodzą do nas wieści o coraz liczniejszych zgonach, coraz liczniejszych niestety problemach, jeśli chodzi chociażby o Legion Międzynarodowy, tak, oraz o osoby, które po prostu pojechały tam w formie wolontariatu. Cóż jesteście w stanie powiedzieć na ten temat, bo sytuacja jest nietęga. Ja bym chciał zacząć, jeśli mogę. Oczywiście. Więc powiem tak, to jest w polskim prawie ta kwestia niestety jest negatywnie rozpatrująca takie przypadki na chwilę obecną, bo jeżeli ktoś nie ma podwójnego obywatelstwa, to każdy obywatel polski służący w armii innego państwa niestety podlega pod sankcje.
Natomiast w przypadku posiadania dwóch paszportów, sam znam ludzi, którzy mając paszporty polskie i niemieckie, służyli w jednej z dwóch, czyli wybierali, informowali, odpowiednio to sobie wymieniały służby. Na przykład służył w niemieckiej, bo lżejsza służba była zamiast w polskiej. Jasna sprawa. W przypadku tych, którzy wstąpili do armii ukraińskiej, dostali na przykład paszport ukraiński, nie będzie można się do niczego przypiąć i to jest najprostszy sposób poradzenia sobie z tym nawisem, historycznym nawisem w przepisach polskich w tym zakresie. No ale tak bym tego jednak nie chciał zostawić. Sytuacja smutna tych dwóch mocniej znanych, bo rzeczywiście filmików bardzo sympatycznych całkiem dużo puścili obydwaj żołnierze, tak, żołnierze, tylko nie polscy żołnierze, a obywatele polscy walczący na Ukrainie. Jak dla mnie patrioci polscy, którzy pokazywali ten patriotyzm poprzez walkę w obronie napadniętego narodu i państwa. Więc tutaj akurat mam garść pewnych przemyśleń, ciekawostek dodatkowych. O ile na tą chwilę rzecznik MON chyba powiedział, że no nie bardzo są w stanie coś z tym zrobić, zobaczymy, może jednak, o tyle jest jeszcze kwestia nie tylko co zrobić, ale czy można wesprzeć jakoś rodziny tych ochotników walczących w obronie, również nas uważam, bo doszłoby, mogłoby dojść do agresji rosyjskiej na nas również, więc jakieś kwestie wsparcia dla rodzin tych ochotników też można by było przemyśleć, nie wiem, może Fundacja Sprawiedliwości, skoro przy Ministerstwie Sprawiedliwości takowa funkcjonuje, przypadki szczególne, żeby nie było, że łamali prawo polskie, tutaj się nad pewnymi rzeczami można pochylić, bo uważam, że wywalczyli sobie prawo do godnej, dobrej i właściwej pamięci ci nasi ochotnicy. Po drugie, no, wskazano, że tak naprawdę to tylko jakieś kwestie publicznych zrzutek na nich, żeby dla rodzin jako wsparcie czy cokolwiek takiego zrobić. No, dosyć to jest problematyczne, ale mogę powiedzieć rzecz takową. Rozmawiałem z garścią moich znajomych prawników i podjęli się oni, że bardzo chętnie przygotują projekt ustawy i znajdziemy kogoś, kto podejmie się inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie, aby albo ogólnie, albo przypadek szczególny dotyczący wojny na Ukrainie móc rozwiązać kwestie walki polskich ochotników w ramach struktur armii państwa obcego, jakim jest w tym momencie Ukraina, aby móc dać prawo do pamięci, szacunku i zlikwidować ryzyko sankcji za to, że jako ochotnicy w ramach armii innego kraju walczą, walcząc w sprawie słusznej niewątpliwie, jaką jest obrona przed napaścią rosyjską. I to już mogę w tej chwili powiedzieć, zapowiedzieć. W moim vlogu dopiero ta sprawa poleci. Najpierw dałem tą sprawę wam. Dzisiaj o tym rozmawiałem i myślę, że od stycznia wystartujemy z tym, żeby to przygotować i mam nadzieję, że jako projekt obywatelski na przykład będzie można we współpracy z wami, ze Złą Ambasadą, z War Newsem, z Fundacją Zakres spróbować wprowadzić to pod obrady polskiego parlamentu. Wystarczy 100 tysięcy podpisów, nie musimy nawet znajdywać posła. Możemy oczywiście i tu powiem ci szczerze, mechanizmy tak zwanej demokracji bezpośredniej są przygotowywane do wykorzystania w tym zakresie, żeby to zrobić. I myślę, że mamy naprawdę duży potencjał do tego, żeby z tego skorzystać. Ja tak szczerze mówiąc, no to co ty powiedziałeś, to tylko mógłbym dodać no jedną rzecz, że to jest wielka szkoda, co się stało, no bo to nie byli jakby turyści wojenni, to nie byli goście, którzy chcieli sobie, nie wiem, zrobić CV-kę. No to są polscy patrioci, którzy pojechali dokładnie, bronić. To byli... To byli bardzo po prostu pozytywni goście, no i nie wiem, czy jest lepsza definicja bohaterstwa, jak po prostu bezinteresownie, samemu z nieprzymuszonej woli walczyć za wolność i demokrację w innym kraju. No, no nie wiem. Naprawdę nie wiem, czy jest lepsza po prostu definicja bohaterstwa, jak dla mnie. Wiesz co, ja bym tutaj jeszcze dodał jeden wątek, który niejednokrotnie chłopacy, z którymi ja rozmawiałem,
poruszali, mianowicie, że oni tam nawet nie tyle co pojechali bić się o Ukrainę, oni pojechali bić się o Polskę, bo mają świadomość tego, że jeśli dziś polegnie Ukraina, to jutro, może pojutrze zostanie zaatakowana też Polska, tak? Pozwalanie Rosji na tego typu działania jest po prostu prowokowaniem następnych niebezpiecznych sytuacji, tak? I mieliśmy Gruzję, dzisiaj mamy Ukrainę, być może faktycznie przyjdzie czas na kraje bałkańskie, a potem i na nas, tak? Więc oni, przynajmniej w części, tak? Oczywiście są osoby, które pojechały tam bronić tylko i wyłącznie Ukrainy, tamtejszej suwerenności, ale są też osoby, które mi wprost deklarowały, że oni jadą tam w imieniu Polski, żeby po prostu Rosja wraz z wojną nie przyszła do nas. Dokładnie. I to są prawdziwi patrioci, polscy patrioci, którzy swój patriotyzm postanowili pokazać tam, na terytorium innego państwa, walcząc z tymi, którzy dla Polski w ich mniemaniu niebezpieczni i groźni są i mogą być jeszcze bardziej. Dokładnie. Panowie, tyle, że kwestia tych żołnierzy od strony Polski, gdzie my będziemy starać się walczyć o ich dobre imię, będziemy starać się pomóc rodzinom, jak to jest tylko i wyłącznie możliwe. Cieszę się, że udało ci się zaangażować w to prawników. No, my poszliśmy troszeczkę drogą oddolną, po prostu na chwilę obecną w delikatny sposób staramy się uzyskać kontakt z rodzinami tych poległych żołnierzy. Ja też mam świadomość, że niekoniecznie wszyscy chcieliby się teraz wyrywać do jakiejś tutaj publicznych debat, czy w ogóle mają ochotę na kontakt z osobami trzecimi, jakimi jesteśmy ja, czy w sensie to ja i Mateusz, tak, bo zadeklarowaliśmy, że zajmiemy się kwestią tej zbiórki, postaramy się taką otwartą zbiórkę zorganizować. To jest najmniejszy problem, tylko teraz z racji tego, że znam osoby, które są w kontakcie z bezpośrednim z rodzinami, mamy tą możliwość, tylko też wiem, że same rodziny dość ciężko zniosły tą całą sytuację, więc myślę, że mam nadzieję, że na dniach uda nam się oficjalnie otworzyć takie zbiórki po kontakcie z członkami rodzin i postaramy się tutaj zapewnić jakieś wspólnie razem z wszystkimi naszymi słuchaczami, czytelnikami stypendia dla dzieci, wsparcie w sprawach bieżących, tak? Co się uda, to się uda, postaramy się. Chociaż też tak jak mówię, mimo że deklaracja padła, prosiłbym tutaj o odrobinę cierpliwości ze względu na to, że rodziny też muszą przetrawić tę sprawę. Ale ja myślę, że nie byłoby też źle zwrócić się właśnie do tej Fundacji Sprawiedliwości, bo ona ma zasoby na to, żeby takie rzeczy mu zrealizować, a myślę, że no byłoby to jedno z lepszych form wypełniania misji tejże fundacji. No dokładnie, tu myślę, że już poza błękitnymi ekranami postaramy sobie gdzieś tą kwestię omówić. Więc tutaj jesteśmy, no suma summarum taka prawda, że wszyscy jesteśmy w stałym kontakcie i gdzieś też wszyscy prywatnie rozmawiamy na tego typu tematy, więc tutaj to na pewno też Maćku wróci gdzieś w naszych rozmowach. Za to no teraz ja się czuję zobligowany, żeby poruszyć ten temat właśnie przy tej cięższej strony, bo zapewne zauważyliście, że te straty zwłaszcza w Legionie Międzynarodowym, nie mówię tylko Polaka, mam na myśli również Gruzini ostatnio ponieśli duże straty. Właśnie, Gruzini. Grupa Terror, która oddzieliła się od Kalinowskiego, tak? Więc na chwilę obecną mamy do czynienia z naprawdę trudną sytuacją. Ja rozumiem, że Ukraińcy też ponoszą straty, ale to teraz chciałbym zadać wam pytanie. Czy jest coś nie tak w Legionie Międzynarodowym? Czy jest to kwestia po prostu tego, że teraz to się stało upubliczniane? No ale raczej my mieliśmy informacje na temat kolegów Polaków. Panowie, co waszym zdaniem się dzieje? Czy to nie jest po prostu rozmowa jeszcze na teraz? Co? To, że każda grupa narodowościowa próbuje zorganizować coś większego swojego, to już widzieliśmy, bo już nawet teraz jednostka baszkirska się pojawiła. Gruzini i Białorusini byli jako pierwsi,
no bo mieli dosyć dużo za skórą bezpośrednio w ostatnim czasie, tak? Od strony rosyjskiej włożone. Natomiast Polacy byli porozrzucani. Może byłoby dobrze, gdyby się okazało, że Polacy się organizują w jeden pododdział lub oddział już nawet. I wtedy wsparcie od różnego rodzaju fundacji i innych organizacji z Polski mogłoby być lepiej adresowane do jednego polskiego pododdziału. No, nie wiem, jak, czy to jest możliwe do zrealizowania, bo to wymaga i zgody, prawda, dowództwa ukraińskiego, no i przede wszystkim dogadania się wewnętrznego Polaków ze sobą. Więc byłoby to ze wszechmiar, uważam, sympatyczne i pozytywne, bo to nie byłaby, i tu jest ważna rzecz, to nie będzie wtedy oddział Wojska Polskiego, tylko oddział złożony z obywateli polskich walczących na Ukrainie. Żeby nikt nie próbował wmontowywać nas w coś, czego nie ma. A ostatnio trole po prostu się tak uaktywniły, że szkoda gadać. Znowu. Dziesiątki tysięcy polskich najemników, tak. Tak, ale nie, to ja już mówię o czym innym. Jak ktoś mi bardzo inteligentnie ostatnio pisane różne dziwne teksty, żeby przemycić w komentarzach u mnie na przykład na profilu Kapitan Lisowski na Facebooku. Ktoś tam, nie będę podawał jakim nickiem, tudzież niby imieniem, nazwiskiem się posługuje, ale już tam został zasypany przez innych komentujących, a przeze mnie już zablokowany, no bo coraz inteligentniej próbują przemycać bardzo brzydkie treści, te trole, i trzeba to monitorować, pilnować, no i być, uważam, dosyć radykalnym w tej kwestii. Ale to, że oni tam są, ci nasi ochotnicy, póki co innych też nie brakuje, to jest bardzo ważny wymiar tej wojny, bo pokazuje międzynarodowe wsparcie tych, którzy nie muszą, a chcą. A chcą. W Rosji. Rosja swoje narody wchodzące w jej skład eksploatuje. Jak nie przymierzając państwo kolonialne, swoje podbite ludy. I kieruje ich jako mięso armatnie. Więc tam po prostu muszą, albo nie mają innego wyjścia, bo ekonomia ich życia jest taka, że lepiej przez chwilę żyć ciekawie, niż żyć dalej tak, jak żyje w tym swojskim gnoju i tak dalej. No bo ten czynnik ekonomiczny jest jednym z tych, które popychają do tego, że oni idą do tej armii, bo a nuż chociaż będą mieli co pić, a na pewno będą mieli przynajmniej jeden posiłek dziennie, no, jakikolwiek, ale będzie. A nawet będą mieć ciepłe ubranie, być może, albo przynajmniej w planie. A to już jest jakaś perspektywa dla co niektórych pijaczków z głubinki rosyjskiej. Natomiast tu po stronie ukraińskiej jest to zdecydowanie inny wymiar moralności, etyki, etosu, można tutaj różnych słów używać. I teraz, co z tym dalej? Uważam, że te podziały to jest troszeczkę różnego rodzaju zagrywka. Tam dalej jest podskórny problem tej ideologii, która nam się nie podoba i którą my będziemy, ja osobiście nigdy jej nie zaakceptuję i to nie ma szans, żebym przymykał oczy na symbolikę banderowską, absolutnie. Chociaż oczywiście już mnie ruskie trole i totalni idioci próbują przypisywać tego typu inklinacje. No Maśku, we wtorki jesteś onucą, w czwartki jesteś banderowcem. No, też przyjdzie w końcu dzień, że kiedyś się zdarzy któregoś takiego spotkać na żywo i zobaczymy, jak wtedy będzie próbował kozaczyć, nie? Znaczy nie, ja tak szczerze... No, ale... no sorry, bo ty jeszcze nie skończyłeś. No. Nie, mów proszę. Nie, bo chodzi mi o to, że to... To jest taki bilans zysków i strat. Ja sam nie wiem... I jakbym to sam miał, powiedzmy, zaplanować? Z jednej strony tworzysz z kumplami oddział, jak na przykład Gruzini, jesteś medialny, ale z drugiej strony też jesteś celem. Gruzini są bardzo, powiedzmy, w runecie znienawidzoną grupą. I jakikolwiek pojedynczy żołnierz, który poniósł śmierć, jest no, propsowany niczym, nie wiem, zabity Adolf Hitler w Reichstagu prawie, że no, przez tą rosyjską propagandę. Także, polucownie. Tak, tylko z drugiej strony no, PR-owo można to wykorzystać właśnie przez zbieranie
określonego sprzętu dla określonej jednostki. No tutaj przykładem są chociażby w międzyczasie ta grupa polskich medyków, no nie, bojowych. No oni jakby wyszli do mediów i dzięki temu zrobiło się o nich głośno i zdobyli potrzebne wsparcie, prawda? No nie, ja sam nie wiem, nie zdecydowałbym się do końca, czy właśnie jak Gruzini robić swój jakby legion, żeby to było medialne, żeby to było w mediach, żeby łatwiej się zbierało zaopatrzenie, bo z drugiej strony też jest celem. Jakakolwiek śmierć gruzińskiego ochotnika, no to jest propsowana na cztery strony świata przez ruską propagandę. No, pamiętam, że nawet Zoka się przecież jako ten kopium, przedstawiciel kopium na Twitterze, no to on już ich tam namierzał i w ogóle jak ja, to on nie robił śledztwa. No to wiadomo, o co chodzi. No, nie wiem. No są takie osoby jak na przykład Polacy, że siedzą w szeregowych jednostkach ukraińskich, robią swoje. Na pewno, no nie wiem, ja naprawdę nie jestem w stanie ocenić zysków, bilansu zysków i strat. Nie wiem, na co bym się odważył, no ale z drugiej strony, no prędzej czy później musiało do tego dojść, do takich sytuacji jak wczoraj i przedwczoraj i na pewno już do tego doszło wcześniej, tylko że akurat się zdarzyło, że to trafiło na chłopaków, którzy byli naprawdę pozytywni i bardziej rozpoznawalni po prostu i dlatego bardziej jakby nas to uderzyło, bo no jednak widzieliśmy ich. O kurde, ale fajny gość, wrzuca to na TikToka, tamto śpiewa Grechutę w aucie przed walką, no od razu to jakby nas złączyło z nimi, bardziej pozytywnie o nich myśleliśmy i byli jakby bliżej nas, o tak powiem. Powiem szczerze, gdyby nie to, że człowiek ma rodzinę, naprawdę widziałbym się tam, że jadę szkolić, przynajmniej szkolić, co najmniej szkolić, ale pewnie patrząc na to, co ten drugi, czyli Tomek Tylus, dobrze mówię? Ten drugi, który zginął razem z Kozakiem, no to pewnie by człowiek nie wytrzymał po jakimś czasie, patrząc na to, co się dzieje i sam pojechałby pewnie walczyć. No ale mam ten hamulec w postaci rodziny, która mnie tutaj trzyma i potrzebuje i... Tyfel, no mam Krzysztof. Kaca moralnego z tego tytułu, tak? Bo uważam, że tam jest właściwe miejsce dla ludzi takich jak ja, z moimi umiejętnościami, tak? No on właśnie... No, kaca. Krzysiek właśnie chyba zaczął już od szkolenia i w końcu się zdenerwował z tego, co czytałem o nim, że się zdenerwował, że ja muszę być tam z tymi gościami, którymi szkoliłem, bo jestem za nich odpowiedzialny, no. Wiesz, ja akurat przestrzeń czy to szkolenia pojedynczy żołnierz to może nie do końca, ale właśnie zgrywanie pod oddziały i praca sztabowa na pewno mógłbym się tego dużo nauczyć i dowodzenia w polu też, tak? No ale no, kwestia wyboru. Mój wybór w tej chwili jest tutaj, ale jedno mogę powiedzieć na pewno. Gdyby doszło do tego, że Polska musi skokowo zwiększać swoją armię ze względu na możliwe zagrożenie, to ja jestem oficerem rezerwy i jeżeli nawet nie będą chcieli mnie sami, to ja jestem w stanie sam się zgłosić, jeżeli będzie taka potrzeba. Ja nie będę wyjeżdżał. Bo oczywiście tego typu wycieczki ruskie odnoce różnego rodzaju oczywiście też czynią, że tak, pewnie pierwszy będziesz rwał. To powiadam, że w życiu się jeszcze Lisowski z mojej gałęzi rodziny nie zdarzył taki, co by przed obowiązkiem tego typu uciekał. I się nie zdarzy. Mogą być spokojni. No w sumie z drugiej strony tak na co dzień to inaczej pomagasz, tak? Oczywiście, na co dzień pomagam i jeszcze przypomnę, że teraz jak tylko moja koleżanka będzie już dostępna, to w ramach współpracy z fundacją zorganizujemy ten duży zasób leków i materiałów opatrunkowych od ekipy, że tak powiem, hurtowo-farmaceutycznej. Jest to już podogadywane, będą wtedy potrzebne tylko fakty i to się załatwi, bo te towary są bardzo tam potrzebne. Ale Maćku, nawet... Oprócz tego pod moim najbliższym filmem będzie też ta lista od Fundacji Zakres, co do tego, co jeszcze jest w tym momencie potrzebne, jak najbardziej. Wy też to pod ten film podłączycie, jeżeli ktoś będzie jeszcze chętny, będzie chciał wesprzeć, jak najbardziej sympatycznie zapraszamy, bo to nie są rzeczy
jakieś tam wielkie i duże, a mogą zrobić znaczącą różnicę w tych warunkach zimowych. I trzeba pamiętać jeszcze o jednym do poprzedniego jak gdyby zagadnienia, o czym nie zdążyliśmy powiedzieć, bo przeskoczyliśmy na temat. Pamiętajmy o tym, w chwili obecnej na terenie Polski, Wielkiej Brytanii oraz jeszcze z Niemcami i z Francuzami szkolonych co miesiąc jest kilkanaście tysięcy żołnierzy ukraińskich. Bliżej 20 bym powiedział, jak nic. Co oznacza, że każdego miesiąca taki zasób dobrze wyszkolonych żołnierzy trafia do armii ukraińskiej i oni cały czas zwiększają swój zasób dobrze wyszkolonych żołnierzy. Jednocześnie jest też praktyką całkiem powszechną, że oni po tym szkoleniu wracają znacząco lepiej wyposażeni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko też ma znaczenie. Czyli cały czas zasób wyszkolonych, dwa, doświadczonych i ostrzelanych żołnierzy ukraińskich rośnie znacząco szybciej niż zasób rosyjski. Tak bym powiedział. No ja jeszcze tylko, ja właśnie Baćku mówiłem na tej zasadzie, że pomagacie, chociaż to, że prowadzicie kanał, czy wiesz, pomagasz innym zrozumieć sytuację, tłumaczysz, walczysz z fejkami, to też jest jakiś sposób walki. Ja też właśnie po to, nie wiem, zauważyłem taką akcję jak War News, z Kamilem ze Złej Ambasady współpracują. Też mogę dołożyć swoją cegiełkę i tutaj z wami siedzieć i dyskutować i to zawsze rozwieje czyjeś wątpliwości. No. Oczywiście. No dokładnie, nie, to trzeba docenić każdy wkład, bo wiecie co, ja mam wrażenie, że faktycznie to jest akurat fajny tekst Karoliny Bacy-Pogorzelskiej, że ludzie są zmęczeni już tą wojną, a co mają powiedzieć ci na froncie, co mają powiedzieć dzieci, które w tym momencie siedzą w takiej ostrzelanej, choć nie wiem, daleko od frontu, odes się, tak? Bez prądu, kiedy jest zimno. Co mają powiedzieć w Kijowie, co mają powiedzieć we Lwowie, tak? Co mają powiedzieć ludzie na Donbasie, tak? Co mają ludzie powiedzieć na Chersońszczyźnie. Chersońszczyźnie, tak. Dziękuję. Czy Zaporoża, tak? Co mają powiedzieć ludzie w Nikopolu, który jest praktycznie dzień w dzień ostrzeliwany, tak? W Dnipro. Więc tutaj naprawdę my nie możemy czuć się zmęczeni. I jeśli kogoś boli wpłacenie, nie wiem, 50 zł, ja rozumiem, okej, mamy inflację, jest ciężko, tak? Ale to na przykład kwestia bezpośredniego wkładu w współpracę z nami. Z nami? Okej, słuchajcie, no naprawdę nie trzeba tworzyć z nami YouTube'a, Facebooka i tak dalej, ale wolontariusze na przykład Fundacji Zakres są cały czas potrzebni, tak? Więc jeśli ktoś jest chętny, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Poza tym to jest coś, na co wy musicie poświęcić dużo swojego czasu. Okej, nie każdy go ma, ale bądźmy szczerzy, wystarczy nam do szczęścia wasz like, wystarczy wasze udostępnienie i czasami naprawdę to daje wiele dla rozwoju chociażby profilu fundacji, tak, która w tym momencie może docierać ze swoimi akcjami do znacznie, znacznie szerszego grona odbiorców. Tak. I potem powstają czasami naprawdę wyjątkowe, magiczne sytuacje, tak jakby chociażby ta ostatnia u Maćka z agregatem, tak, gdzie się okazuje, że tutaj koleżanka obejrzała, bo znajomy miał, ale tu widzę, że współpracujesz z nimi, więc to może być coś pomyślał, może coś podziałamy, tak? Więc słuchajcie, ja rozumiem, nie każdy ma pieniądze, nie każdy ma czas, ale każdy ma, większość ma zdrowy palec, więc uprzejmie zapraszam do kliknięcia podaj dalej, udostępnij, tak? I to już... A walka? Już kolejny jest przykład tego, że ktoś a pyta mnie, w jaki sposób może coś dobrego zrobić. No nie zawsze się od razu udaje, czasami to chwilę potrwa, ale kierować do tych, którzy całkowicie taką faktycznie tego typu robotą w organizowanie i dostarczanie się zajmują, żaden problem. A walka, to jest sekunda. A walka z agresorem trwa na wielu frontach. I trwa w okopach, i trwa w wysięgniku z koszem, z elektrykiem, który próbuje przywrócić prąd. Trwa chociażby w internecie zwalczenie z fejkami. Na wielu frontach ta walka trwa i każdy może znaleźć jakieś miejsce, w którym może tą swoją małą cegiełeczkę oporu dołożyć, myślę.
Tak jest. Dobra, panowie, cóż tu ciekawego się wydarzyło, bo ja nie chcę nic mówić, ale my sobie tak robimy wolno pogawędkę o tygodniu i chyba zapomnieliśmy o dojść, zapomnieliśmy, nie zdążyliśmy dojść, to jest kluczowe. Tak, do nie zdążyliśmy dojść. Tak zwanych patriotów, czyli systemu obrony przeciwpowietrznej. Przeciwlotniczej, nie używaj słów, których używają laicy. Przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. No właśnie, tutaj to właśnie to rozwinięcie właśnie przeciwrakietowej, bo patrioty z racji swoich możliwości też są w stanie zwalczać chociażby pociski balistyczne, prawda? No. W pewnych zakresach wysokości jak najbardziej. Maćku, ja ci oddaję tutaj głos, bo i ty będziesz o wiele bardziej dyplomatyczny niż ja mógłbym być, o tak powiem. No więc tak, zacznijmy. Nie ma miejsca na dyplomację, tylko pomińmy, że tak powiedzmy, kwestie lokalnej polityki. To ja się spytam może was wprost, panowie, na początku, czy miejsce patriotów powinno być w Polsce czy na Ukrainie? Ja odniosę się najpierw do zagadnień czysto taktycznych, które są wpisane w regulaminie. O. Sojusznik i tak dalej może przekazać swój pododdział w kilku systemach zależności. Taką. I wtedy taki pododdział w zależności od sposobu przydzielenia może być tylko i wyłącznie w ugrupowaniu i korzysta się z tego, co on robi, ale jest samodzielny. Albo wręcz można mu wydawać rozkazy i polecenia służbowe, bo jest traktowany jak integralny przez czas przydzielenia nasz pododdział. I nie wnikając w to, jaką dokładnie formę widzą tutaj Niemcy, ważne było jedno. Nigdy nie chodziło o sam sprzęt, tylko chodziło o wsparcie poprzez przydzielenie na pewien okres czasu jednostki wojskowej wyposażonej w patrioty, co oznacza z definicji od razu, że można tylko trafić tam, gdzie jest kraj natowski. Czyli to w sposób jednoznaczny dla każdej łajzy powinno oznaczać kraj natowski, granica kraju natowskiego kończy się w naszym przypadku na naszej wschodniej granicy. Amen. I nie powinno być żadnych innych dywagacji, bo przekazanie sprzętu, czyli dotacja, oznacza, że ten sprzęt raczej nie wróci, bo będzie eksploatowany, może być zniszczony. Wysłanie jednostki to jest co innego. Działa jako zintegrowany, integralny pododdział, pełna struktura. A wysłanie tego do kraju ogarniętego wojną poza granicę sojuszu jest decyzją polityczną, a nie decyzją typowo wojskową. I powiem tylko tyle. Nigdy nie powinny paść słowa o to, by Niemcy jednostkę wyposażoną w patrioty wysyłali poza terytorium sojuszu. Nigdy nie powinny paść. I żeby nie wchodzić w politykę lokalną. Generalnie rzecz biorąc jednak był pewien korowód i co najdziwniejsze, pomimo bardzo brzydkiego faulu polskiego, i brzydkiego faulu niemieckiego wyciągniętego przez niemiecką prasę, czyli faule były po obu stronach, doszło do tego, że Niemcy postanowili niezależnie od wszystkiego pokazać, że są sojusznikiem i chcą wysłać 3 baterie. Ktoś tam mówi 3 wyrzutnie. No raczej nie 3 wyrzutnie uważam, ale to się jeszcze uszczegółowi. 3 baterie, czyli każda bateria to jest system wykrywania, czyli stacja radiolokacyjna, dowodzenia, oraz wyrzutnie i pojazdy towarzyszące, zapasowe, ochrona i tak dalej. 3, co oznacza przy ich zasięgach, że one mogą stworzyć obronę nie strefową, tylko liniową, raczej, bo to jest uzasadnione, w jakimś odstępie od naszej granicy, tak aby, raczej przypuszczam, była to nasza granica wschodnia, i odpowiednio ustawiają stacje radarowe na wschód i północny wschód, czyli kierunek od Białorusi, mogą one zabezpieczać i wraz z systemem NATINAMDS, którego elementy też są na naszym terytorium, mówimy o stacjach radiolokacyjnych, takich jak ta w Łabuniach, będąc wpięte w nasz system w tym momencie dowodzenia i wykrywania celów powietrznych lub w NATINAMDS,
i przekazywanie przez to, są one w stanie zabezpieczyć naszą granicę zarówno przed samolotami, które chciałyby zrobić przekroczenie lub zaatakować cele na naszym terytorium, oraz przed rakietami celowo wystrzelonymi tak, aby przelatywały w pobliżu naszej granicy lub przekraczając naszą granicę. A na jednym z moich materiałów pokazałem, że jest to możliwe. Strzelając z terytorium okolic Brześcia na Białorusi, występ granicy jest taki, że aby trafić w cele w rejonie Lwowa lub tym bardziej Jaworowego, te rakiety mogą naruszyć polską przestrzeń powietrzną. I da się zrobić tak, aby zabezpieczyć Polskę, naszą przestrzeń i polskich obywateli przed możliwymi tego typu zdarzeniami i skutkami. I jest nam ten system ze wszechmiar potrzebny, zwłaszcza, że w drodze social mediowej okazało się, że Polska przekazała systemy S-125 NEWA SC zmodernizowane na Ukrainę i to był co najmniej dywizjon i nasze rakiety pewnego szczebla, bo to jest zasięg tam akurat no 20 parę kilometrów, jeśli dobrze pamiętam, trafiły tam, więc pojawiła się istotna luka w naszym systemie obrony powietrznej, nieważne czy on jest zaawansowany czy nie, ale jednak i wejście tych patriotów z nawiązką zdecydowanie wypełni swoimi zdolnościami tą lukę, a nawet poprawi skokowo na danym obszarze nasze zdolności w tym zakresie. Więc jest to, jak dla mnie, pożądane zachowanie sojusznika, bardzo cenne wsparcie i jednocześnie dla nas, uważam, możliwość szkolenia naszych we współpracy z sojusznikiem, z tego typu jednostkami, procedowania wszystkich procedur oraz nawet, uważam, zwiększenia ilości ludzi, którzy się mogą na tym sprzęcie przeszkolić we współpracy z Niemcami, bo to jest pewnie możliwe do dogadania, a wiadomo, że tego typu sprzęt do nas trafi. Więc ze wszechmiar jestem na tak. Cieszę się, że Niemcy są konsekwentni, niezależnie od pobudek, jakie nimi kierują. Nawet jeżeli to jest tylko po to, żeby docisnąć naszemu ministerstwu śrubę, nieważne, ale korzyści z tego dla Polski jak najbardziej są i cieszę się bardzo z tego. No dobra, okej. Okay. Ja wolę nie dodawać nic więcej, bo dla mnie to jest po prostu sprawa czysto polityczna i... Byłem dyplomatyczny. Dlatego bardzo ci dziękuję, Maćku, bo ja nie byłbym w stanie być taki dyplomatyczny. No ja jestem akurat osobą taką, co często nazywa rzeczy bardzo po imieniu i... No mówię, no. Czasami też mi się to zdarza. No... Dziękuję. Ale tutaj bym jeszcze... Wiesz, za języki jeszcze pociągnę, tak? Bo kwestia tego, że sprzęt NATO z obsługą raczej na Ukrainę wysłany być nie może i nie może raczej w tej konfiguracji razem z obsługą służyć na Ukrainie w celu obrony ukraińskiego nieba. No bo tu wiadomo, zaraz będzie miała Rosja z tym duży problem i to będzie wiązało się z bezpośrednim, powiedzmy, wypowiedzeniem wojny, mimo że to jest specjalna operacja wojskowa, no to nazwijmy to rozszerzeniem specjalnej operacji wojskowej. Za to jednak, czy była realna szansa i możliwość wysłania na Ukrainę samych zestawów Patriot z uwzględnieniem tego, iż obsługa mogłaby być ukraińskie. No to by była kwestia Amerykanów. Amerykanie musieliby wyrazić na to zgodę. Oni jakby lakonicznie się wypowiedzieli, dając zielone światło, że właściciel sprzętu podejmuje taką decyzję. Powiedzmy tak, taka jest wersja oficjalna. O! Uważam. O. Wersja nieoficjalna mogła brzmieć zdecydowanie bardziej dosadnie. Natomiast najważniejsze jest to, że wyszkolenie i tutaj porównywanie artylerii klasycznej w tym momencie, no bo artyleria rakietowa jest już artylerią klasyczną od dawna, z sprzętem przeciwlotniczym. Może nie jest to najmłodszy ten sprzęt, ale to jest nadal technologia zaawansowana. Te wyrzutnie, całe systemy Niemcy zmodernizowali i nie na darmo szkolenie ich specjalistów polega na tym, że tam są żołnierze zawodowi na obsługach tego wszystkiego,
jako operatorzy stanowiska dowodzenia i tak dalej, a nie żołnierze służby zasadniczej, co oznacza, że wyszkolenie nie jest krótkoterminowe. I tutaj miesięczne szkolenie, sorry, ale może nie wystarczyć. 3-miesięczne pewnie byłoby nadal za mało, a 6 miesięcy to tak uważam na docisk kolana, co oznacza, że i tak te potrzebne ze wszechmiar sprzęty nie byłyby w stanie w tym okresie, kiedy są tam najbardziej potrzebne, tam trafić, a Ukraińcy być odpowiednio przeszkoleni, z całym szacunkiem dla ich zdolności i pojętności. Natomiast uważam, że zdecydowanie szybsze jest to, że wsparcie Polski i innych krajów mających jeszcze sprzęt proweniencji postsowieckiej, nawet zmodernizowany, przez naszych sojuszników, którzy mają sprzęt zachodni, który mogą nas wesprzeć, przydzielając do nas czasowo swoje pododdziały przeciwlotnicze, a my możemy się pozbyć tego, co no jest już u nas nieperspektywiczne, robiąc dotacje z tego na Ukrainę, o wiele sensowniejsze. No dokładnie. Bo na już ten sprzęt oni znają. Tak, dokładnie. No i tutaj dwie kwestie, bo właśnie udało mi się ciebie pociągnąć za język tam, gdzie chciałem, czyli szkolenie, tak, że to nie jest tak, że tu taki sprzęt możemy dać z dnia na dzień. Zatem tu okej, mamy kwestię powiedzmy wybronioną na korzyść niemiecką, na zasadzie jednak naszej tutaj gdzieś polityki pchania się z naszymi sąsiadami. Dochodzi jeszcze jeden aspekt w tym wszystkim, czyli takie małe szturanie kijem jednak cały czas Niemców pod tytułem hej, możecie więcej, więc można też w ten sposób spojrzeć. I kluczowa teraz kwestia, fajnie, dostajemy patrioty, obstawiamy się nimi, bo w sumie to chyba oddaliśmy też coś, o czym do tej pory się nie mówiło. To znaczy tak, o tym, że oddaliśmy coś z naszej opelotki innego niż pioruny, powiedzmy, że wiedzieliśmy my siedzący w tych tematach od jakiegoś czasu. Nie mieliśmy tylko pewności, czy chodzi na pewno o osy AKM, czy chodzi właśnie o newy, aczkolwiek uważam, że cokolwiek, co było schyłkowe u nas, jeżeli zostało tam wysłane, to bardzo dobrze. Czy to byłyby Krugi, czy nawet gdybyśmy mieli Wegi dać tam, niech one tam jadą. Ukraińcy sobie z nimi radzą. My jesteśmy już w procederze, celowo mówię proceder, to jesteśmy w procederze skokowej wymiany generacyjnej tego sprzętu. Możemy jeszcze liczyć na wsparcie sojuszników, więc damy sobie z tym radę i to jakościowo mówię, nie ilościowo, tylko jakościowo, bez uszczerbku dla nas będzie na pewno to, co się dzieje, gdybyśmy tam taki sprzęt dawali. A w tym etapie tego konfliktu ta opelotka jest tam naprawdę na przedwczoraj na Ukrainie zwiększona, potrzebna. I jeżeli nasze systemy ucyfrowione, postsowieckie, wiemy na pewno, że zadziałały sprawnie już jakiś czas temu, bo Ukraińcy tylko powiedzieli, że dywizjon wyszkolony i wyposażony w Polsce, ale nie powiedzieli jaki i czego. No myśmy już potem z czasem to wiedzieli, ale dobrze było o tym nie mówić, bo po co? No, okazało się, że social media na sprawę wyjaśniły za nas, ktoś niefrasobliwie wrzucił fotkę i się, no i się potwierdziło to, co niektórzy wiedzieli, a wielu podejrzewało. Znaczy to już chyba było, to jest w ogóle zdjęcie z lata, ale też ja już widziałem, nie chwaląc się czy coś, no ale też widziałem polską osę, jakiś filmik z nią. Ale nie mówię czy na Ukrainie, ale widziałem. Dla tak. Mnie, jeżeli ten schyłkowy u nas sprzęt kończy swoją służbę w dobrej wierze, działając tam, amen, błogosławię i cieszę się, że spełnia on swoją rolę, zwłaszcza, że jest ten rechot historii, że to ruskie sprzęty, które miały zwalczać zachodnie zagrożenie, tak naprawdę służą do tego, żeby zwalczać ruskie zagrożenie. I jeszcze ten ruski sprzęt jest modernizowany przez stronę zachodnią. To może, kończąc właśnie nasze piękne podsumowanie, warto by było też skłonić się gdzieś w tym temacie. Tyle, że pomińmy teraz temat Polski i przejdźmy do naszych braci z zachodniej, południowej granicy, czyli do Czechów.
bo coś tam się dzieje i to grubo, bo mowa była na początku o 40 czołgach, teraz mowa jest o 90 czołgach w trakcie modernizacji w zakładach Excalibura. No, Maciu, co wiesz na Znaczy, ten temat? 90 czołgów to było od razu w pierwszym komunikacie, tylko że kto za które płaci? 45 płacą tam bodajże Holendrzy, 45 płacą Amerykanie, ale już od dawna Excalibur miał zlecenie na poszukiwanie sprzętu tego typu postsowieckiego, którego łatwo mogą, prawda, przyswoić od razu Ukraińcy. Modernizują go, a Czesi produkowali chociażby Kontakt 1, te pancerze reaktywne i jakby to powiedzieć, bardziej zbliżone do tego, jak myśmy swoje twarde opancerzali Erawą. W ten bardziej sposób, z tego co widziałem zdjęcia, realizują te zadania. Jednocześnie realizują też remonty sprzętu porażonego. Tak myślę, z tego co widziałem, zauważyłem w tych samych zakładach. I jak najbardziej, no to jest bardzo istotne wsparcie. W ogóle zakłady remontowe słowackie i czeskie dosyć mocno pracują na potrzeby wsparcia Ukrainy. Za co też się ich chwalić należy. No i kolejna jakaś tam taka partia wsparcia artyleryjskiego jest przygotowywana, czyli czeskie zmodernizowane wyrzutnie RM-70, już teraz nawet nie Modular, tylko Vampire bodajże, które trafią. Oczywiście amunicja 122 mm do tych grado idealnych wyrzutni też swoje robi. Słowacy swoje Dany, Zuzany dwójki, to wszystko dorzucają, więc to też fajnie gra. To też tak już z ciekawości się ciebie dopytam. Czemu Czesi remontują, a nie my? A bo Taka mała my, wolna ja generalnie. tutaj tak, jeśli mogę wtrącić, bo my jeszcze planujemy dokończyć modernizację do standardu T-72MR. M1R. Pozostałe w naszych służbach T-72, na tym się skupia nasz boomer. Tak, a to jest głęboki remont kapitalny No, plus kompletny cała resurs plus, modyfikacja. tak, plus termowizja i tak dalej. Ta modyfikacja. Kłopoty są z silnikami. Trzeba o tym pamiętać. Tak naprawdę w strefie niebezpośredniego wpływu rosyjskiego, tylko i wyłącznie wytwórnia silników w Serbii jest dla nas dostępna, żeby to załatwiać. Czesi sobie z tym trochę lepiej radzą, ale też pamiętajmy o jednym. Ta firma Excalibur, nie żebym nie robił reklamy, ale to jest jeden z najbardziej operatywnych handlarzy bronią w tej części Europy. I żadna polska firma, ale mówię to z pełną odpowiedzialnością, żadna, na pewno państwowa, nie może im nawet, kurde, wiesz, polerować butów, jeśli chodzi o ten poziom operatywności w działaniu, jeśli chodzi o obrót sprzętem specjalnym. A też to ładnie To dyplomatycznie powiedziałeś. Obrót ja ci sprzętem powiem tylko specjalnym. tyle. Jeżeli do mnie i do mojego kolegi zwrócił się kiedyś pewien kraj, wystawiając pełnomocnictwo, żebyśmy zaczęli rozmowy i przygotowali wszystko, żeby można było coś kupić w polskim przemyśle zbrojeniowym, ponad rok czasu nas weryfikowano przez tą firmę. Czesi zrobili to w tydzień, kontaktując się w międzyczasie z polskimi odpowiednikami służb w służbach, żeby nas zweryfikować. Czy to ci wyjaśnia sytuację? Oczywiście. Czesi A my byliśmy tylko konsultantami. Czesi ogólnie byli o wiele lepsi, no, na wielu poziomach, czy to w krajach arabskich, czy amerykańskich, południowych, azjatyckich, w sprzedaży i obrocie sprzętem. I bardzo dzielnie podgryzali Polaków, gdzie tylko mogli, kiedy i jak mogli. To trzeba też jasno powiedzieć. Począwszy od Urban Business is Legend w business. postaci. Tak, ale wiesz, w czasie Układu Warszawskiego też Urban Legend o tym, dlaczego wybrano Delfina Aero L-39 jako samolot szkolno-bojowy, czy tam szkolno-treningowy dla Układu Warszawskiego, a nie naszą Iskrę, która była lepsza wtedy. No bo przechodzących trzech wojaków odpowiednio odwróciło uwagę naszego wartownika, któremu się szczotka do czyszczenia butów wróciła, była prosto, kurde, w łopatki turbiny naszej iskierki. No. No a co za przypadek? Ach, masakr. Dobra, panowie,
Czy uważacie, że jakiś temat zasługuje jeszcze na poruszenie? Jeden. Będę o nim mówił, jeżeli ten materiał będzie leciał dzisiaj jeszcze, czy dopiero jutro? Jutro. Dobrze, no to bądźmy szczerzy. Dzisiaj całe Niemcy i Europa zwróciły uwagę na Niemcy, bo wielka akcja, 3000 policjantów, seria aresztowań, jakiejś tam organizacji, Rzesza coś tam bodajże się tam nazywa, że rzekomo ma ona 21 tysięcy sympatyków w Niemczech. Aresztowano całe 25 osób, nakazów aresztowania wystawiono podobno 57 i chodziło o przeciwdziałanie próbie zbrojnego zamachu stanu w Niemczech. Trochę jest to jak dla mnie przepompowane, no bo za mała ta ilość tych ludzi i nawet tam były poseł lub posłanka, jakaś sędzina, tym podobne. Sorry, ale to nie jest ten level, który byłby w stanie w tak dużym kraju jak Niemcy i przy tej różnorodności etnicznej jeszcze, to jest bardzo ważne, bo tam mówimy o co, 7 milionach Kurdów i 11 milionach Turków, którzy na pewno by nie zareagowali pozytywnie na rasistowskie zmiany we władzach niemieckich. Do tego więc przepompowano. I tu jest kwestia, ktoś chciał w ten sposób zadziałać, zabłysnąć, pokazać, że coś robią, a parę miesięcy temu oni spuścili ze smyczy, jak to powiedział szef kontrwywiadu niemieckiego, tąże właśnie służbę, żeby zajęła się bezpieczeństwem kraju w odpowiedni sposób. No i trochę jest konflikt, bym powiedział, między szefostwem służb a szefostwem rządu niemieckiego, co było widać przy sprzedaży tego terminala w porcie w Hamburgu. Garść różnych innych cudów, które ciągną się za kanclerzem Scholzem z tegoż właśnie Hamburga też i rozgrywka służb rosyjskich przy tym wszystkim na pewno istniejąca, bo nie byliby sobą, gdyby gdzieś tam palców to wszystko nie wkładali. I nie o wszystkim powiem, co chcę mówić jutro z Marcinem Samselem, ale generalnie rzecz biorąc to wszystko wchodzi w to, co on określił jako chybotanie łódką, i próby destabilizacji sytuacji na różne sposoby w krajach, na których najbardziej im w tym momencie zależy, żeby je zdestabilizować, czyli między innymi Polsce, Bułgarii, Niemczech. Jak najbardziej uważam, że z tego typu akcją mamy tutaj właśnie do czynienia i nie do końca wiadomo, w którą stronę i na czyją korzyść ta akcja przeprowadzona przez niemieckie służby tak naprawdę jest, ale o tym no niestety to już będzie w moim vlogu, który będzie puszczany. Ale warto zwrócić uwagę na to, że dochodziło do wyborów w kilku krajach w ostatnim czasie wchodzących w skład Unii Europejskiej i NATO. Wszędzie tam bardzo mocno aktywowały się prorosyjskie stronnictwa. Na szczęście nie zyskiwały władzy. Mocno skomplikowana jest sytuacja bułgarska, bo tam sympatie prorosyjskie ma po prostu prezydent, czyli istotny element już obecnej władzy w tym wszystkim. Są też próby destabilizacji sytuacji w Rumunii, która też jest żywotnie bardzo ważna dla Rosjan ze względu na graniczenie bezpośrednio z Ukrainą i jej zaangażowanie w proces tej mapy, co to ja mówię, umowy zbożowej i tak dalej. Więc naprawdę to chyba tanie łódką, wielozakresowe, uważam, właśnie obserwujemy. I jednym z elementów tego jest to, co się właśnie dzisiaj działo w Niemczech. Ja się tutaj z Maćkiem w zupełności zgadzam, bo cały plan się sypnął. Mianowicie no, maksymalnie 10-dniowa operacja przeciągnęła się na 9 miesięcy. Jakby była sytuacja taka sama jak na Krymie z zielonymi ludzikami i tak dalej, no to Europa zostałaby postawiona w stanie dokonanym. Wybory we Francji, przedstawicielka prawicy Le Pen, która w ogóle podważała obecność Francji w NATO, Słowenia, Serbia, Węgry i tak dalej, Bułgaria, Włochy, wcześniejsze wybory. Także no teraz jakby będzie, obawiam się, że przyszły rok może być nagromadzony właśnie taką nagromadzony będzie nową taktyką, zreformowaną taktyką pod wydarzenia na froncie, po prostu w sferze no, działań służb specjalnych,
krótko. Wielopoziomowe działania rosyjskiej agentury i ich służb były, są i będą miały miejsce. Tu akurat pracują ci inteligentniejsi z resortów rosyjskich i bądźmy szczerzy, ja jestem pewien, że będą się dostosowywać do sytuacji i coraz lepiej próbować antagonizować czy to grupy społeczne, czy zawodowe, czy etniczne i będziemy mieć z tym niestety do czynienia. Trzeba liczyć tylko na ten konflikt między FSB a GRU aktualnie, żeby on się tylko pogłębiał. Tak. Dokładnie. Dobra, panowie, na dzień dzisiejszy myślę, że starczy. Dziękuję wam ślicznie w takim razie za podsumowanie tygodnia. Skupiliśmy się na najważniejszych kwestiach. Zobaczymy, jak to zostanie przyjęte. Jeśli będzie pozytywnie, zobaczymy. Myślę, że będziemy kontynuować. Maćku, dziękuję ci ślicznie. Mi bardzo jest miło, że do pierwszego właśnie odcinka, do rozdziewiczenia kanału, żeście mnie zaprosili. Bardzo mi z tego powodu miło. Czuję się pozytywnie wykorzystany i zgłaszam gotowość w razie czego na przyszłość również. Maćku, no tradycji musiało stać się zadość. Też byłeś w discordowo war newsowej pierwszej debacie piwnicznej, także wiesz, no tradycji musiało stać się zadość. Chłopaki, nie wiem czym sobie zasłużyłem, ale bardzo szanuję was za taki wybór. Sława, w takim razie tobie też dziękuję za mądry głos. Bardzo miło, że to było posłuchać, tak powiedzmy, twojej relacji z frontu ukraińskiego. Niesamowicie szczegółowa, wyznam ci szczerze. Dokładniejsza od tego, co mi chodziłoby chociażby i po głowie, więc naprawdę też gratuluję zaangażowania. No taki, analizy amatora, no. Jeszcze mi dużo całkiem brakuje. Dobrze ci idzie. Dziękuję, staram się. No dobrze, w takim razie naszym gościem dzisiaj był kapitan Maciej Lisowski oraz Sam. Dziękuję wam wszystkim ślicznie, zapraszam do subskrybowania oraz do odwiedzenia kanału kapitana. Dzięki, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy, czołem. Dzięki, cześć.